Ja chciałem zrobić unboxing przesyłki od Jakuba Husaka, bo zamówiłem u niego. Jakiś czas temu powiedziałem, że mam kolekcję dyskietek i właśnie chciałbym je sobie przeczytać. To takim ładnym pudełeczku zachowane wszystko. To jest mnóstwo tych dyskietek. To są twoje z epoki, tak? To są z epoki dyskietki. Większość jest tu nawet jest, o nie wiem, czy pamiętacie, w Bajtku było coś takiego. Można było sobie wydrukować to, skserować albo cokolwiek i złożyć sobie opakowania dyskietki. Mhm. Własnoręcznie sklejałem to. Też robiłem to. Dokładnie. I to są dyskietki, nie mam nawet jeszcze niektóre opisy, tylko widać, ten klej zaczął się wżerać. A to są dyskietki. Te dyskietki kolorowe. Mam kilkanaście pudełek jeszcze nieotwartych nawet. Czystych. Czystych zupełnie. No i właśnie trzeba by przejrzeć te dyskietki. Tu jest część mojego brata. Część to jest wszystko na Atari. To jest wszystko Atari, tu nic innego nie ma. I to jest jedno pudełko. Ja jeszcze mam dodatkowo drugie takie pudełko i jeszcze jakieś śmieci, w których mogą być dyskietki PC-towe. Żeby to odczytać, sprowadziłem sobie oczywiście tutaj Atarynkę, ale zaczynamy taką opowieść od stacji. Stacja California Access ze standardową awarią. Danego dżingla. Więc żeby dżingla naprawić, no oczywiście najpierw, żeby się zorientować, co tu się dzieje, to musiałem stację otworzyć już. Możemy otworzyć przy okazji, zaraz zobaczyć. Ale wiadomo, że musiałem zamówić zestaw naprawczy ze sklepu, stwierdziłem od kogoś od nas, czyli ze sklepu Jakuba Husaka. Mam przygotowaną przesyłkę. I specjalny. Kto tutaj jest Adamem Słodowym? No właśnie, ale ja jestem przygotowany. Więc teraz, żeby było aktywnie zasłonięte wszystkie niepotrzebne informacje, więc tutaj mamy, wiadomo, Artificial Intelligence, takie inne rozwiązania techniczne. Zrobimy sobie unboxing. Nie mam bladego pojęcia, jak to wygląda. Fakturkę dostałem w sklep Stepstick, który jest prowadzony przez naszego właśnie kolegę Jakuba Husaka. On drukuje na drukarce 3D ten zestaw naprawczy i jeszcze jakieś inne drobiazgi. Dodam, że na Lost Party miał te elementy i można było od niego kupić za 30 zł. No to ja kupiłem nieco drożej, ale jakoś specjalnie, nie wiem, czy jakoś wielokrotnie drożej, ale no, sytuacja jest taka, chcę to uruchomić, to żeby to uruchomić, no to musiałem zamówić. Zobaczmy, jak to wygląda. Fakturę dostałem. Ciekaw, czego to jest. Paczka. Reusal, zasilacz tutaj jakiś był. Wiesz co, Kuba zwykle wysyła przesyłki w małych pudełkach po małych płytach głównych, mini ATX-owych i ja je dostaję po prostu odwrócone na lewą stronę. No i bardzo dobrze, dzięki temu nie wrzucamy. Pierwsza rzecz, którą zamówiłem, to jest zasilacz dla Atari. Wersja oczywiście, proszę bardzo, zasilacz od Huawei'a. Jak nie wiem dokładnie od czego, chciałbym jeszcze kiedyś sprawdzić, po modelu można zobaczyć. Z drugiej strony pokaż, w sensie, o właśnie. To jest najważniejsza rzecz. No i oczywiście standardowa wtyczka nasza, z której mam jedno skojarzenie. Nie wiem, co to za szatański pomysł komodorowców, bo jest dokładnie ta sama wtyczka, ale tam jest, o ile dobrze pamiętam, 9 V albo 12 i jej podłączenie do Atari powoduje spalenie Atari. To jest w ogóle prąd zmienny na komodorowskim. Dodatkowo, ale chodzi też jeszcze o napięcie, więc ono spowoduje spalenie Atarynki, natomiast podłączenie atarowskiego do komodora nie powoduje nic. I teraz widziałem gdzieś aukcję na Allegro człowieka, który pokazał zestaw Atarynka, obok stał zasilacz do komodora i powiedział, że próbowałem uruchomić, ale się nie uruchomiło. Więc sprzedaję jako niesprawdzone. No to wiemy, że już tego nigdy więcej nikt nigdy nie uruchomi i to tyle. Dodam tylko, że zasilacz od Kuby Husaka też, bo on wcześniej też sprzedawał tylko inne, no bo wiadomo, to było z 10 lat temu i ten zasilacz mi z sukcesem służy do dzisiaj. Miał zapas, miał 3,5 chyba ampera. To jest zestaw naprawczy, wydrukowany na drukarce, możemy zapytać kiedyś. Ja jedną rzecz jeszcze dodam do tych zasilaczy od Kuby, dlatego, bo zapas, o którym mówisz w tej chwili gaz, potencjalnie wydaje się być niepotrzebny. Natomiast jeżeli ktoś użyje stacji i jeszcze Fujineta, to wiem, że Fujinet trochę ciągnie i są problemy z Fujinetem, jeżeli nie ma odpowiedniego prądu. Standardowy zasilacz Atari nie potrafi, przynajmniej nie wszystkie z tego co wiem, nie ciągną dobrze Fujineta. Tak, no tam był 1 amper, jeśli się nie mylę, tak? Dobrze mówię, że był 1 amper. W oryginalnym zasilaczu atarowskim? Tak. A zaraz, ja go tutaj mam. Oryginalne były dwa. Jeden miał 1,5 ampera, starszy miał 1 amper. Ten jest... ja mam tutaj nowszy zasilacz.
Ja tutaj nawet sobie wyciągnąłem ten Kuby zasilacz, który mi sprzedał, ale nie widzę, żeby to był, jaka to jest marka. 5 V, 1,5 ampera tutaj jest. Mhm. I w fuse na 2,5 ampera jest. No to tak jak Łukasz mówił właśnie przed chwilą, że 1,5 ampera. Tego zasilacza nie używaj. Nie próbuj go używać więcej. Ja już go używałem, sprawdzałem i on działa, natomiast przed podłączeniem zawsze sprawdzam, czy napięcie mu przypadkiem nie wzrosło, bo on, nie wiem, czy ten zasilacz też, ale wiem, że ten poprzedni, który był zalany w środku, on miał tendencję do tego, że w przypadku awarii któregoś z współprzewodników na wyjściu, on napięcie mu rosło zamiast spadać. Tak, ale tam jest jeszcze inna bajka, jak podłączysz za duże obciążenie, to on potrafi walnąć mocno bardzo. Ja tak straciłem komputer, ale to tak... Jaki? XE czy XL? Powiedzmy tak, w środku było od lotarka wszystko. A, to przykre. I wszystko poleciało. Tak, wszystko poszło w cholerę, tak. Bo po prostu było za dużo. To jest cenna uwaga użytkowa, czyli co, starych zasilaczy na wszelki wypadek nie używać, jak ktoś się nie zna, tylko kupować nowe, a jeżeli ktoś się zna, no to sprawdzać. Jak masz goły komputer, to nic mu nie będzie, natomiast jak coś dołożysz do niego, no to trzeba już uważać, bo to, wiecie, to jest tak, że jak zasilacz ma pewien margines, im bliżej limitu jest, tym gorzej pracuje, nie? To wszystko zależy od jego konstrukcji oczywiście, bo zasilacz impulsowy taki jak ten, im bliżej swojego limitu, tym on lepiej pracuje. A powyżej pytanie zależy od sposobu konstrukcji, może się gwałtownie wyłączyć. Tak są skonstruowane te, a tamten jest w starej konstrukcji, który jest transformator jako główne źródło zasilania i napięcia i tam jest, zdaje się, stabilizacja jakaś dodatkowo. No. I w zależności od konstrukcji stabilizatora mogą się dziać dziwne rzeczy. Nie jestem aż tak wyspecjalizowany, jeśli chodzi o elektronikę, więc się nie będę wypowiadał dalej, tylko interesowałem się impulsowymi, tymi starymi konstrukcjami nieco mniej. Ja sobie w międzyczasie sprawdziłem swój zasilacz od Kuby, ten sprzed X lat i on ma 3000 mAh, tak, i to jest firma Kings, Made in China. Tak, dla mnie najważniejsza była wtyczka. Bo żeby uruchomić Atari, muszę go podłączyć do monitora. Monitor mogę pokazać, chociaż to nie jest nic fascynującego, natomiast nie mam wtyczki po prostu, więc z powodu głupich wtyczek dinowskich, to akurat jest ta zasilająca, ona ma dwa dodatkowe na dole styki, no stwierdziłem, że po prostu kupię i nie wiem, no lepiej kupić od swoich niż nie wiadomo gdzie. Ile kosztuje taki zasilacz obecnie? A, to trzeba sprawdzić na stronie Kuby. A nie dostałeś tego? No fakturę dostałem, ale dostałem ją mailem. 43 jakoś tak kosztuje. Mhm, mhm. Przepraszam was panowie, bo na sekundkę wypadłem i nie wiem o czym mówił. Mówił kolega, który miał w Atarce rozszerzenia od lotarka wszystkie i podłączył jakiś zasilacz, który mu je popalił. Co to było? Fabryczny zasilacz. Tak, ja fabryczny zasilacz podłączyłem po prostu przy zbyt dużym obciążeniu. Zasilacz powiedział papa i wpuścił na komputer 12 V. Rozumiem. Czyli co? Te zasilacze od lotarka będą się sprawdzać dobrze, a w razie czego się wyłączą, tak jak mówię? Tak. Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że lotarkowy ma 3 ampery, ten od Kuby ma 3 ampery. Ten ma 2 akurat, ale to nie ma większego znaczenia, bo on i tak ma duży zapas, podejrzewam, powyżej tej mocy. Natomiast ze względu na sposób działania zasilacza impulsowego, a to są leciutkie zasilacze właśnie impulsowe, działają na tej zasadzie, że jeżeli wydolność układu zasilającego będzie zbyt niska, to napięcie będzie stopniowo spadać aż poniżej progu stabilności urządzenia zasilającego lub nastąpi wyłączenie przez układ przeciwprzeciążeniowy. Oczywiście mówimy o prawidłowo skonstruowanych zasilaczach. Te zasilacze raczej wszystkie normy spełniają od normy CE, aż poza tym to jest Huawei zasilacz na rynek europejski, więc nie spodziewam się tutaj specjalnych problemów jakichś istotnych. Oczywiście zawsze można zniszczyć taki zasilacz, na przykład podłączając go pod 300 V, chociaż podejrzewam, że on sobie by z tym poradził. On jest uniwersalny 100 do 240 V, jak większość zasilaczy impulsowych współcześnie. Misza, taka uwaga, ja robiłem pewne pomiary, bo w ramach takiego eksperymentu i 65XE z założonym Ultimate'em i podłączonym Fujinetem ciągnie dokładnie 0,8 ampera. Mhm. To taka uwaga, także tam to nie jest kwestia, że on, i to przy pracy, także to nie tak, że w idlu, tylko przy pracy. Fujineta, jak się ciągnie coś po sieci i tak dalej. Po prostu podłączyłem sobie to pod
zasilacz USB i wpiąłem jeszcze taki miernik prądu i on mi tyle dokładnie pokazał. Także to nie jest tak, że ten Fujinet wymaga jakoś nie wiadomo ile prądu, ale wymaga stabilnego prądu i być może tu jest kwestia taka. Tej różnicy, bo ja jadę osobiście na lotarku, natomiast faktycznie dostałem kilka zgłoszeń od ludzi, którym pomogłem, że tak powiem, się zafujinetować i część osób miała z tym problemy, natomiast rozwiązały ich problemy po prostu zakup zasilacza. No tak, bo jak jeździli na standardowym atarowskim, to mogli mieć problem, tu się absolutnie zgadzam. Natomiast ja też jeżdżę na lotarkowym normalnie, natomiast po prostu sobie zrobiłem, bo ja tak zrobiłem sobie taki eksperyment, ponieważ miałem luźne jakieś zwłoki, to zrobiłem sobie kabel na USB. Tak po prostu, żeby zobaczyć, jak to działa. I podpiąłem sobie atarkę i monitor jeszcze taki LCD mały do powerbanka i zrobiłem przenośną stację atarowską. Taką po prostu z powerbanka. Powerbank 65 watogodzin, taki solidny Dela. Po przeliczeniu wyszło mi, że on taki zestaw 8 godzin będzie napędzał. No powiem ci, że zainspirowałeś mnie, bo bardzo mi się to spodobało. Na Facebooku, zdaje się, były twoje zdjęcia. Tak, wrzuciłem zdjęcie. Tego tak. I no. A czy Łukasz, robiłeś jeszcze jakieś inne eksperymenty, co obciąża na przykład, nie wiem, VBX, Sofia i tak dalej? Nie mam VBX, znaczy nie podłączałem do tego VBX, dlatego że po tamtym manewrze, co mi się spajczyło wszystko, trochę się boję pod niezbyt obiecujące źródła napięcia podłączać komputer, wiesz, mocno wyposażony, więc tego nie zrobiłem. Ciekawe, ile baterynka pociągnęła na takim powerbanku, 30 tysięcy mAh, czyli w praktyce około 20 tysięcy można wyciągnąć z niego, 5 V, naprawdę bardzo stabilne jest i to 120 W. No to mówiłem, że atarynka goła z Ultimate'em tylko i Fujinetem ciągnie 0,8 ampera. To można sobie policzyć, tak, że to ile to watów będzie, to nie jest dużo. Tak przy 4 waty raptem. Jak Fujinet wypniesz, to jest tam trochę mniej. Ten Fujinet dużo bardzo nie ciągnie, paradoksalnie. A z tego wynika, że właściwie taki zasilacz firmowy powinien ciągnąć, no, abstrahuję od tego, w jakim on stanie jest, ale powinien uciągnąć. Tak, tylko chodzi o, wiesz, tak, tylko cały PiS polega na tym, że to, co ja mówię, to są zużycia średnie, tak? No i teraz pytanie, jak to się zachowuje w pikach. Bo te wszystkie, weź się pod uwagę, że te wszystkie marginesy są potrzebne, jak jest pik poboru prądu. No tam powinny to załatwić pojemności, no, które są na wyjściu. Tak, ale w atarii masz bardzo małe pojemności. W środku tak, ale w zasilaczu nie wiem, bo nie widziałem tego zasilacza w środku. No właśnie o to chodzi. Bo też bym się nie spodziewał dużych kondensatorów tam raczej. No właśnie w tym problem, tak? Mm-hmm. I to jest ten kłopot. To pewnie wystarczyłoby to pewnie poprawić konstrukcję, no. Być może jakbyś w atarii wrzucił na wejście większe kondensatory, to też by się wygładziło, no. To jest wszystko do sprawdzenia i do zrobienia, no nie było nigdy potrzeby. No dobra. To ja jeszcze tylko rozpakuję do końca. Kolejnym elementem, który zamówiłem, jest, grywam sobie czasem na emulatorze. I dawno, dawno temu miałem, były karty dźwiękowe z gameportem i do tego karty dźwiękowej z gameportem można było podłączyć konwerter, który też na rynku był do kupienia, który konwertował joystick Atari do gameportu, czyli z cyfrowego robił analogowy. Natomiast no niestety gameportów w laptopach współcześnie nie ma. Więc żeby podłączyć na przykład taki fajny joystick, ten ciągle jest sprawny, nic mu nie brakuje. Tego top stara, jak kupiłem nowkę sztukę, pamiętam, i to już grubo po czasach Atari, za jakieś względnie nieduże pieniądze i chyba właśnie pod Pałacem Kultury zresztą na targowisku. Natomiast chciałem go podłączyć na przykład, żeby sobie zagrać Boulder Dasha, tak bardziej realistycznie, i do tego właśnie zamówiłem ostatni element w sklepie Jakuba, czyli USB Joy 2.0. Który. To jest świetne urządzenie. Który nie wygląda specjalnie zaawansowanie, natomiast no, robi naprawdę kawał dobrej roboty. Jest na czym zrobiony? Jest na Atmelu? Czy Atmega? Nie wiem, tu było gdzieś napisane. I on naprawdę potrafi skonwertować mnóstwo różnych fajnych rzeczy. Więc to jest taki zestaw według mnie obowiązkowy współcześnie, jeżeli chce się zrobić to wszystko, co ja potrzebuję zrobić. I ile kosztuje?
Zadajesz mi trudne pytanie, nie przygotowałem się z tego, ale słuchaj, zaraz otworzę stronę naszego kolegi. Poprosimy, żeby to było poszło w świat, że to nie są jakieś ekstremalnie drogie rzeczy. Wtrącę tylko jedno zdanie. Działa to wszystko na Linuxie z emulatorem Atari 800. Ten wynalazek Kuby właśnie, bez problemu podłączam joystick do niego. No co więcej, na Macu też działa doskonale. No ja też dodam tylko od siebie, że też mam, bo tutaj pisaliśmy na czacie, że Mono napisał, że ma, ja też napisałem, że mam. Gram, używam w Zbexa głównie, bo tam na klawiszach się fatalnie gra, więc do niektórych gier to jest po prostu no, niezbędne, żeby zagrać na PC-cie na emulatorze. Ja używam Atari 800 Win, doskonale działa i w Altirze też. Ale teraz przejdę, oprócz tego, że chciałem powiedzieć, że działa na Macu, dzięki Mono za to, że działa pod GNU Linuxem, bo to też jest ważna informacja. Natomiast to, co jest naprawdę istotne, to to, że Kuba raz, że dobrze pakuje te sprzęty, to jeszcze przysyła instrukcję. Ona może nie jest jakoś bardzo zaawansowana, ale pomaga wystartować. Ja kupiłem ten USB Joya 2.0 od Kuby chyba dawno temu. I nie wiedziałem, co z tym zrobić, ale instrukcja pomogła mi przejść krok po kroku z uruchomieniem tego dla laika, wtedy laika. Teraz wiem, jak to działa, nawet wiem, jak działa to urządzenie i jak jest zrobione w środku, natomiast uruchomienie tego, to co napisał Kuba w tej krótkiej instrukcji, jest naprawdę świetnym kickstartem. To ja jedną rzecz jeszcze dodam, bo ja prowadziłem sklep internetowy, sprzedawałem modemy do Aero 2, może niektórzy kojarzą coś takiego, darmowy dostęp do internetu przez sieć komórkową. I dokładnie na podstawie doświadczeń swoich wcześniej z tłumaczenia instrukcji, dokładnie dołączałem instrukcji, które są, uwaga, zawsze na jednej kartce i z jednej strony. Dlaczego? Bo im krótsza instrukcja, tym większa szansa, że ktokolwiek do niej zajrzy i ją przeczyta. Mhm. Jest to strategicznie dobrze pomyślane pod tym względem również. Ja tylko powiem, że to jest rozwój u Kuby, dlatego że jak ja właśnie tam x lat wstecz, nie wiem, 10 lat wstecz, czy 7 lat wstecz kupowałem na początku rozwoju jego działalności, to jeszcze nie było takich karteczek. Ja nie mam i ja teraz żądam i zaraz napiszę maila do Kuby, że żądam takich karteczek, zarówno do firmowego zasilacza impulsowego, jak i do USB Joya. Dobrze, to teraz ja udostępniam ekran. Dobry, udostępniam ekran, bo nie widzę, cholera jest. U strona Stepstick jest? Jest. Nie wiem, dlaczego ramki mi się nie pojawiły. Dobrze, więc tak, tutaj jest, te przejściówki są dość drogie, bo 119 zł. Zasilacze do Atari tutaj jest, tutaj akurat cena jest normalna 39 zł i do magnetofonu 10.10 i zestaw naprawczy do stacji dysków 29. Ja to kupiłem na Allegro. Mam absolutną świadomość tego, że prowizje Allegro są kosmiczne, a jeżeli nie ma takiej konieczności, to nie. Natomiast tutaj USB Joy kosztował 67,90. Wydaje mi się, że to jakaś pomyłka na stronie albo wiesz, zapomniał zaupdate'ować. A już tak powiem sądzę. Ci dlaczego. Zobacz proszę Kuba na stronę i tam jest napisane dosyć wyraźnie. Dwie sztuki. Cena obejmuje dwie sztuki. Wszystko jasne, a ja nie potrzebuję dwóch sztuk. Więc jest sprawa jasna. Nie mam nawet, znaczy mam drugi joystick tak, ale jest martwy. No i wszystko jasne. Widzisz, jak to dobrze oglądać się tego. Więcej niż jedną osobę, żeby zrozumieć. Sekundkę, dwie sztuki 119, a niżej masz jedną sztukę. Ile tam będzie? 67. No i widzisz, tak to jest, jak się kupuje tego, nie mając specjalnie dużo czasu na doczytanie wszystkich szczegółów. Tak, można przegapić zawsze jakieś. Tak, rzeczy, no ale... to następnym razem, ja generalnie przypominam, że prowizje za zakupy na Allegro. Ale to też jest uwaga do Kuby, że na stronie głównej ma podane cenę za dwie sztuki, to jest niewidoczne, dwie sztuki. Ja widzę cenę tak samo. Bo ja tak otworzyłem to. Widzę cenę i widzę jedno urządzenie. Gdyby na zdjęciu były dwie sztuki, no to bym ewentualnie szybciej się zorientował, ale to jest łatwo przegapić. To jest dla niego informacja, to jakoś to celowo jest zrobione, bo chcę, żeby sprzedawać to najbardziej niż to. Ale nie widać tego, rozumiesz? Ale nie było to jasne dla mnie. Ja tego na dole zupełnie nie zauważyłem i pominąłem, więc jest to jakaś też również informacja. Więc dlatego ja kupiłem przez Allegro,
Po pierwsze. Po drugie, dlatego, że robiłem jeszcze kilka innych zakupów związanych z Atari, chociaż akurat no jedną rzecz, to zaraz do tego dojdziemy, to uzupełniam w ogóle niedobory wszystkich rzeczy, które są potrzebne, żeby uruchomić cały ten zestaw. Więc teraz złożę to z powrotem wszystko do pudełka już i mogę z powrotem udostępnić, znaczy kamerę będzie widać. Moją muszę znaleźć, tylko oczywiście wesoły panel Stop Share. Dobra, mamy kamerę. I teraz tak, to co można by zobaczyć szybko, to jest tą stację od środka, bo ja nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek to na żywo rozbierał. I zobaczymy, jakie problemy mogą być przy takiej stacji. A co ty z tymi dyskietkami? Te dyskietki, mówisz, ile masz tych pudełek? Kilka, tak? Znaczy, no takie duże, to znaczy mogę zaraz je wszystkie wyciągnąć, możemy sobie zobaczyć kilka dyskietek i zobaczyć, co na nich na opisach jest. To sobie możemy zobaczyć, bo ja jeszcze mam tak, drugie pudełko podobnej konstrukcji, które jest, pudełko jest moje, ale dyskietki są w środku w większości, które dostałem do drugiego, do zestawu, który kupiłem. Chciałem kupić drukarkę 1029, ale można było ją kupić najtaniej w zestawie z komputerem, ze stacją dyskietek, zresztą właśnie tym Kalifornia i z drugim monitorem, w ogóle taki full set wypas. Tylko drukarkę chciałem. Dostałem cały zestaw 800XE między innymi i właśnie dyskietek mnóstwo. Część tutaj jest moich dyskietek, to są pomieszane, a część właśnie tak jak na przykład to, ten to jest tego, od z tamtego kompletu, od tamtego człowieka. I nie wiem nawet, wiecie, jakim one są stanie. Co ciekawe, też jest kilka oryginałów. Oczywiście wiadomo, oryginały to rzadkość. I najlepsze jest to, że jest Chaos Music Composer z instrukcją. Global War. Książę to ja kupiłem, to już wiem, bo to gra, to jest moja, tego, jedna z moich ulubionych gier. O, Krix, bardzo to lubiłem. Wyprawy kupca oraz, co to jest? Problem Jasia, a propos kolegi. Usaka. Widzisz, wszystko znowu się zazębia, no. Tak, no, świat jest mały. Tu jest sobie to opisane, Tomek Grzywacz. A mnie właśnie takie coś, a mnie takie coś najbardziej kręci, bo oryginały, oryginały, ale jak... Co tam jest napisane na tamtej dyskietce z tymi naklejkami na przykład? Bo często takie rzeczy były znakowane wcześniej była. A nie, tutaj, tak. Tak. To jest z naklejkami, ale to Tomek są... Tomek Grzywacz. To prawdopodobnie jest poprzedni właściciel, ale nie mam pojęcia. A co jest w spisie? Bo mnie najbardziej interesują, wiesz, rzeczy, które są Beachhead, typowe. 1 i 2. To nie, jeżeli są typowe gry, to nie jest interesujące dla mnie, ale jak na przykład są jakieś słowniki, jakieś programy w Beatniku. To jest standard. Jedyne, co go nie kojarzę, to jest Repton. Ale to nie spodziewam się, żeby to było coś specjalnego. Albo na przykład Silent Service. Ale może być chyba serwis. Kuracja w Europie. To też wesołe. Kuracja w Europie. Czekaj, nie wiem o co chodzi. No podejrzewam, że to jest tego. Crusade in Europe. Tak. Crusade in Europe, dokładnie. Krucjata powinna być. Gry w języku Basic, wykrzyknik. O, i to jest ciekawa dyskietka. Dokładnie. Albo to jest Fred. To jest przeze mnie napisane. Nie wiem, nie jestem w stanie. Coś jest tam z pytania. Nie odczytam tego teraz. Load Runner, Ghostbusters. Kuba, być może ten Fred jest w wersji zbliżonej do oryginału, a nie jakiś pokrakowany z giełdy, cholera jasna. Z jakiegoś... Nie wiem, Freda mam też chyba w oryginale gdzieś. A czy mógłbyś, kurczę, to zgrać? No wszystkie są do zgrania, po to właśnie uruchamiam stację dyskietek. To zajebiste. War Games, Construction Set. Bo jak przeglądam te wszystkie archiwa, to po prostu wszystko jest z giełdy, no. I najfajniejsze gry właśnie z Avalonu, wszystko. Oryginałów to na CA nie zgrasz, jak są poza bezpieczeństwem. No dobra, oryginałów nie będę zgrywał, bo to nie ma sensu, no. Na kraju Fluxie. Dokładnie. Silent Service, Lunar Leper. To podejrzewam, że to jest tego Conan AB. Znowu Beachhead, Space Shuttle. Lunar Leper zanim też był popularny, zanim wszedł w politykę. Infiltrator, NATO Commander. Nawet nie wiem, czy to jest NATO Commander. Hyperborea, Super Worm. Też fajna gra. Phantom Storm. Adepcie, to co, kiedy robimy ten? W jakąś niedzielę byś chciał? Czy wolałbyś w tygodniu jakiś piątek, nie wiem, poniedziałek, wtorek? To może być słabo. To był mózg,
To był mózg procesor z... Tylko niestety obawiam się, że nic z niego nie będzie, bo jest wygięty. A nie, to, wiesz co, to czasem... A to, czy to przypadkiem nie jest, są dyskietki stacji tego kopiowane jeszcze przez Steca, kolegę Krzysztofa Steca na tym? Ja tak kojarzę właśnie to. A to tam jest napisane? On takie kaszki wkładał do środka. To są różne, różne basice. Wiesz co, tam pokazywałeś mózg procesor, jak rozmawiałem z adeptem. Jest do odzyskania, to wbrew pozorom. Trzeba czasami się trochę namęczyć, ale i tak największa wartość to nie jest dyskietka, bo możesz sobie ją jeszcze raz nagrać. Oprawa. Tylko cała ta oprawa i chyba nie mamy oryginału. Ja mam na przykład piracki opis. To weź to pokaż, bo to jest ciekawe. Czy to jest mózg procesor mirażowy? Ja przepraszam za wcinanie się, ale trochę straciłem głowy, przyznam się, bo tak. Proszę bardzo. Czy to jest mózg procesor mirażowy, czy z kasa? Mirażowy. Bo to są dwie różne gry. Skaz, w sensie co masz na myśli skaza? No, Spektrum. Komputer Atari Studio, nie. Jest wersja z komputer Atari Studio na Atari. To jest Miraż. To jest to, jak już te drugie Miraż. Wydanie, jak Miraż wydawał. A to, że dyskietka jest krzywa, to tym się nie przejmuj, dlatego że ja tak kupiłem sobie w 90-tych latach jeszcze ze sklepu oryginalnego Future Composera ze Spektry, to ta dyskietka wyglądała tak samo jak twoja, z mózg procesora, a była krzywa, taka łódeczka właśnie, natomiast wsadziłem to do stacji i działało. Tak samo właśnie miałem sytuację z grą Gabi Kwadryk, tylko Spektra to wydała i miałem dwa egzemplarze dyskietki, obie zostały wygięte, gdzieś leżały, no gdzieś się wygięły po prostu i tak samo działają. Ta mapa wydrukowana na błyszczącym papierze. Future Composer też był ze Spektry, także to chyba jakaś reguła u nich. Może mieli... Może oni je gieli specjalnie, zabezpieczeni przed piraceniem. Może mieli... Nie, ta jest wygięta, bo była wsadzona jako ostatnia dyskietka tutaj po prostu i tyle. To się dlatego wygięło. Może mieli krzywy magazyn. Tak. Piękne skarby, Kuba. Piękne. Wiadomo, część trzeba przejrzeć, a część nie. Ciężko do podłogi mam daleko. Jeszcze zapisałem na torbę Biedronki. Tu jest opakowanie, dokładnie z lat 90. To już jest od PC-tu chyba. Nie, to też DD. Nie, HD jest, znaczy DS HD. I to jest AutoCAD release jakiś, więc to wiadomo, że to nie jest od Atari. Chociaż mogłoby zostać sformatowane potem. Olej CAD. Też są bardzo dobrej jakości dyskietki, więc te to na pewno działają. Jumbo Jet Pilot, Kennedy Approach, proszę bardzo, o którym dzisiaj wspominaliśmy. Spy vs. Spy i Boulder Dash 1. Walące głazy. Ciekawe, co to jest. Proszę bardzo, California Access 2001. O, dysk systemowy może. No, oryginalny jest absolutny. World Karate Championships. Tetris i Marlbena, jeśli chodzi o muzykę, ostatnio chodzę sobie słucham bez przerwy w kółko. I jest Fred, Misja i Plastron. Wiadomo, że pocięte. No więc takie rzeczy, na razie nie ma jakichś wielkich odkryć, bo jeśli chodzi o te dyskietki, to nie liczę na to, że coś na nich jest fajnego. Szukam tych, które ja sam osobiście tworzyłem od początku do końca, jakieś menu, jakieś takie rzeczy. Tutaj na razie tego nie ma, no to jest PC. Fred, Misja, Plastron może nie pocięte, ale może dobrze odbezpieczone. To jest Atari. No. To jest interesujące, jeżeli to jest w innej wersji niż mamy w archiwach, a zbieram w archiwach wszystkie wersje, wszystkie kraki, wszystkie popsute, niepopsute, no to jest interesujące. Dedalus, to jest na pewno pecetowa. W archiwum na przykład... Polwin 3.1 pecetowa, to jest atarowska. W archiwum nigdzie nie widziałem wersji ROB, bo takiej, która była pierwsza z licznikami.
z licznikami sektorów bądź licznikami rekordów. Podczas ładowania? Tak, w wersji kasetowej. Co ciekawe, te liczniki pojawiały się, bo robo ładowało się dwoma etapami. Najpierw połowa plansz, a potem druga połowa. I te liczniki działały przy każdym ładowaniu. Potem, kiedy już wszystko zostało załadowane do pamięci, to już nie ma problemu. Ale tak to Pelt zrobił. Nie wiem, czy tak było w kolejnych wersjach, natomiast nie widziałem żadnych liczników. I z dysku chyba ładowało się w późniejszych wersjach już tylko raz. Jaka piękna dyskietka. Nawet wiem, gdzie kupowana. Gdzie? W domu handlowym Sezam, który znajduje się obok rzeczonego wcześniej dzisiaj opowiadanego Warsasawy i Warsasawy Juniora. Co tam jest na stronie, bo ja to nie widzę tutaj. Nie Checkers tutaj. Wersja 2.1, National Flags, Quicks, Power Down, Galahad and Holly, Mario Bros. Na drugiej stronie Plagman, Robin Hood, Seawolf 2, Sylavi, no okay, tak. To absolutny standard tego. A powiedz mi, czy to jest rysowane, czy to jest jakiś grafika? To jest ksero i to jest prawdopodobnie ksero ze zdjęć. Tylko co ciekawe, jak obejrzysz sobie klawisze, to one mają obrysowane długopisem dookoła i nawet dopisane są. Nie wiem, wygląda takie... na to, że to zostało dorysowane przez człowieka. To jest... Z drugiej strony? Z drugiej strony to jest standardowa. Klasyka. Słuchaj, zrobiłbyś zdjęcie później? Oczywiście, że tak. Na forum, bo to przecież jest piękne po prostu. Tu są te zwyczajne numeryki. Wiesz, że ja zbieram, kolekcjonuję przynajmniej informacje, a jak się da, to okładki właśnie dobra. Wszystkich piratów. Zobacz. Krzysztofa Steca kojarzysz? To jest dokładnie Krzysztofa Steca pismo. On wrzucał to i opisywał dyskietki i ludziom wrzucał te karteczki takie małe. To jest dokładnie jego. Na giełdzie, na grzybie zamówione i tego. Te karteczki poznaję. To było charakterystyczne. Nie, więcej takich rzeczy nie robię, dlatego zaglądam. Piękna rzecz. Bertyk, to warto by właśnie znakować coś takiego, wiesz, porobić jakby osobno. O właśnie, na przykład takie. Tak, i na przykład tutaj, jak się nazywa ten baj, to? Bronsoft. Ja by właśnie Bronsoft. Gromadzę te informacje, bo mamy taką ambicję z Miszą kiedyś zrobić system z wszystkimi nazwiskami, adresami, ksywami, które będziemy przyporządkowywać do różnych artefaktów. Ale czyż to nie jest piękne? Na maszynie do pisania napisane. Tak. Ciekawe, czy takie studio. Czy nie wiem, nadzieję, że nikt nie wkręca dyskietki, ale to się śmieje. No. Mamy taki wątek. Jak podrzucisz mi zdjęcie, to znajdę i będziemy rzucać. Oral Fantasies. Ale czekaj, a co tam to drugie? A, to też jest. To dwa razy Oral Fantasies, nie wiem. No to nie znam tego na Atari. To już mamy, proszę bardzo. Chyba, że to PC. Pytanie, czy to się odczyta. Nie, to jest na pewno Atari. Bo są dwie strony. Na PC-cie byłaby jedna strona. I to też jest jakiś właśnie tego przez kogoś dostarczane. Nie zrobione ręcznie. Dysku numer 55. Oral Fantasies to na pewno są jakieś teksty literackie czytane syntezatorem sam. Na pewno, oczywiście. Nie spodziewam się niczego innego. No, science fiction, no, to jest jasne. A to jest? To jest i Oskar. Ulica Grochowska. Nie mam bladego pojęcia, to nie jest z mojego zestawu. Oni chyba są, oni byli później... też jakimś poważnym wydawcą. O, śmieci do Turbo Basica. No do TBA to musi być Turbo Basic, ale nie jestem pewien. Uwaga, i to jest od razu te rzeczy, które się zdarzały tego. Strona B, czysta i chyba uszkodzona. Dobra, już ten Łukasz wrzucił Perinoid link do Górego zasobów, gdzie jest ten program Oral Fantasies. Nie, to nie jest jednak literacki program. Kurczę, no. Wręcz przeciwnie. I znowu jest tego. Pierwsza część opisana przez tego. Widzę tam Packer coś. Super Packer. One Man is Droids, Extripator, Mario Bros, Gremlins, Super Packer z DOS-em. Nie wiem, czy ładować z DOS-em. A potem jest przeze mnie dopisane ewidentnie moim Łowca Świat Olkiego. Tak, Świat Olkiego. Deathlord, Galahad, SOS Saturn i Kasiarz. SOS. Saturn, tak. I ja szukam jednej dyskietki, ale ona zdaje się zmarła, zanim ja się nią zaopiekowałem. To jest dyskietka numer 6 z kolekcji mojego brata, jeszcze długopisem pisaliśmy wtedy, bo nie było nic innego, Namastów nie było, która była marki Precision. I ona zawierała najwięcej rzeczy, które ja zrobiłem, natomiast ona prawdopodobnie zmarła i została wyrzucona. Mam nadzieję, że może gdzieś jest skopiowana na którąś. O, proszę bardzo, czyżby to było 1050? Nie, to jest wkładka do stacji zabezpieczająca na czas transportu. Ale od 1050 mi się wydaje to jest, a nie od Kalifornii. Pokaż bliżej.
Tak wygląda. W XF-ce że to jest, było, ale nie wiem, czy dokładnie. Ale ja mam od XF-ki 1050, tylko w tej chwili nie mam pod ręką, więc nie sprawdzę, ale porównamy. Ale wydaje się 1050, bo to jest taki starszy model. I ta. No nie, to jest ewidentnie do PC-a. Blaster. Budować z zaprogramowania książka. To dyskietka do naszej matki. Też ciekawostka. Dla miłośników PC-ów. Śmierdzi PC-tem to wszystko. Zwłaszcza trzy dyskietki wsadzone w jedno. To muszę wydłubać napęd, gdzieś mam. GCP. No to, że to jest HD. Ty, ale wiecie co? To by było świetne zrobić takie posiadówki, jak mamy takie dyskietki. I na zaglądać do nich na żywo. Zaglądać na żywo, tak. Tak, uruchamiać, bo w grupie łatwiej będzie pewne rzeczy uruchomić, choćby przypominać sobie co i jak, nie? To jest właśnie ten problem. Tu jest napisane, co to jest, ale klej zaczął przeżarł się przez papier na drugą stronę i po prostu jest nieczytelny. My nic nie widzimy też. To może być coś atarowego. Ja tam widzę, że jest Ford na końcu. Może Rockford. Może Rockford właśnie, no. Więc trzeba wszystkie dyskietki powsadzać i poprzeglądać i posprawdzać. Przy okazji powsadzeniu od razu Kalifornia powie, czy rozpoznała format, czy nie. Więc to jest fajne. Ale do uruchamiania niepewnej stacji zawsze też, czy tam testowanej, czy naprawianej, lepiej mieć coś, co jest sprawdzone, nie? No ta stacja dyskietek była sprawdzona, że działała. To ja tyle wiem. Bo ona działała, ja jej używałem. Więc tylko trzeba teraz oczywiście ją na razie wziąć jakąkolwiek dyskietkę czystą, nie wiem, nie mogę czystej cholera, bo przecież nie formatuję bez DOS-a. Nie, no najlepiej mieć z DOS-em. Miałeś tam CA 2001 oprogramowanie jakieś. Podejrzewam, że tam jest DOS odpowiedni. Natomiast najważniejsza rzecz, która jest potrzebna przy takich operacjach, to jest oczywiście kolejne pudełko, ale to już kupione dawno, dawno temu. A na czym ty masz tą kamerę zawieszoną? To jest uchwyt do trzymania, słuchaj, tabletów. Następnie mam kamerkę pod tytułem Firefly 7S, którą używałem kiedyś do robienia transmisji na żywo do internetu z rzeczy, które nie mają wysokiej jakości, a ta kamerka jest uwieszona na takim pajączku. Zaraz potem pokażę. Czyli nie z drona? Absolutnie nie. Natomiast mam, nie wiem, która to jest wersja, SCO2 SD, ale działająca, sprawdzona, bo jej używałem wielokrotnie. Instrukcji. Nie pamiętam, gdzie ją, jak kupowałem, ale to jest taka instrukcja. Wydrukowana kurka wodna w kolorze. Mhm. Coś tego. Z opisem, ze schematem. Od kogo kupować? Nie pamiętam, ja to kupowałem 10 lat temu. Mhm. Sam początek tego. I że komuś się chciał wydrukować to w kolorze. To jest niesamowite. Ale nie jest na jednej stronie. No, dlatego ja nie przeczytałem. No. A opakowanie ale to jest jakaś tajna broń, bo jest napisane V2. To Niemcy robili V1, V2. No, to powinna być V3, no. To jest ta wersja, gdzie ekran jest, nie wiem, czy to jest na wszystkich było, czy tego, że jest ekran odpinany. Na wszystkich. No ja nie wiem, ja tego. Natomiast najlepsze jest to, że w ramach oszczędności wyciągnąłem kartę z kamery Canona, 16 MB. Wystarczy każdemu, no, przy tych rzeczach, które tu potrzebuje, nie? No, chociaż jak chcesz grać same gry z naszego archiwum, to mają 1,5 giga, nie? Nie, no do tego też nie do tego to służy to rozwiązanie, natomiast to jest karta jeszcze MMC, bo ona ma tylko jeden rządek złącza. Mhm. Też mam taką do Ultrasatana, bo w Ultrasatanie są dwa gniazda, gdzie jedno gniazdo jest do tak zwanego, no powiedzmy, dyskietka systemowa. I tabelek z firmy Molex. 16 MB. Tak, a niestety 16 MB nie wystarczy do atarowania. Do wszystkiego ale, nie wystarczy. Ale akurat w Ultrasatanie ten dysk startowy idealnie, bo tam nawet jest obraz w internecie jego 16 MB, więc perfekcyjnie. Spójrz, Kuba, jedna partycja Spartadosowa może mieć maksymalnie 32 MB, no nie? No. Popatrz sobie, ile tych partycji ma Pinokio u siebie i wszystko jest załadowane. To teraz zestaw iFixit. Ojej, iFixit. Poważna sprawa, to dawno temu kupiłem to tylko z jednego powodu. Dostałem do naprawy Maca, jak on się nazywał, Maca Mini. Czekaj, masz nożyk, to jeszcze tu masz? Już, nie no, tutaj jest standardowy, spudger. Mhm. Bardzo. To jest? To jest do otwierania obudów. Aha. Nie poczekaj, horror dopiero za chwilę, jak nie, włączy. Nie, obudów szyję, ja to używam na przykład do otwierania laptopów. Bo ja rozbieram czasami laptopy, też naprawiam, więc tego. Pęsetka bardzo porządnej jakości.
która się końcówki zbiegają, więc można coś złapać, a nie tak jak w chińskich gównach, że się rozbiegają. Chociaż już ją trochę zużyłem. Śrubokręt magnetyczny ze zmiennymi końcówkami. Jest magnetyczny, to jest bardzo ważne, żeby można było normalnie nad tym pracować. Przystawka do otwierania tych telefonów, które są klejone lub też nie klejone, nie ma znaczenia. Cały zestaw tych gitarowych pików, tylko większych. To się nazywa kostka gitarowa, o, tylko że one są większe, żeby łatwiej było, też do rozbierania służą, ponieważ tak, one się zużywają. Co tam się z nimi robi na przykład? Jeżeli masz tego, masz, nie wiem, telefon komórkowy, to jest taki, co ostatnio naprawiałem, swój, znaczy wymieniałem wszystko, to żeby go otworzyć, a już go rozkleiłem, to przyklejasz przystawkę i jesteś w stanie oderwać kawałek, ale nie możesz ciągnąć dalej, bo ci słamiesz na pół ekran, więc odciągasz kawałek, a następnie, wiedząc, co jest w środku, jak nie wiesz, co jest w środku, to tego nie robisz nigdy. Musisz dokładnie wiedzieć, co jest w środku, czy obejrzeć jakiś film. Przyciągasz dookoła i wtedy zatrzaski puszczają. Jeżeli jest to za delikatne, bo taka kostka jest dość miękka, to wtedy się używa tego drugiego spudżera, a jeżeli jest to cholernie sztywne gówno, na przykład jest tam klej albo coś takiego, to używa się wtedy tego czegoś. To jest tępy nóż. I on jest bardzo elastyczny. I on już widać, końcówkę jest zdygięty już. Otwierał nie jedną budowę. A na końcu jeszcze jest, jeżeli potrzeba coś potem przytrzymać lub też jakieś inne rzeczy, to masz takiego drugiego spodziera, jeden z ostrym bolcem takim, ale też oczywiście niezbyt ostrym, a z drugiej strony takie coś, to też tak to się... Ciekawości, jakie są koszty zakupu czegoś takiego? To duże? Zależy, ja to na promocji za jakieś 60-70 zł kupiłem, natomiast zestaw iFixit duży, pełnowymiarowy, to też potrafi 200 wykosztować. Ja potrzebowałem z tego tak zwane security, jak one się nazywają, torksy. On ma dziurkę w środku. I tak są skonstruowane Maki Mini zamknięte na takie śruby. I niestety bez tego się nie da otworzyć. A nie miałem akurat w tym rozmiarze, który potrzeba jest. I one już mi się częściowo wstępiły, więc tego. No więc ja sobie biorę jedyne narzędzie, które potrzebne jest do rozebrania tej naszej Kalifornii. Ja tego chyba dzisiaj tego nie zrobię. A będzie dwa dni i czekam. Możemy rozkręcić. Rozkręcanie zaczynamy w przypadku tej stacji od wykręcenia się od tyłu, żeby ramkę zdjąć. Teraz bądźmy profesjonalni, a przynajmniej udawajmy, że jesteśmy profesjonalni. Dobrze. Tak, to trzeba sobie przygotować oczywiście najpierw, a nie później. No, jak zwykle jak potrzeba, żeby coś się wysunęło, to się akurat wsunęło głębiej. Jest. Akurat. Magnetyczna podstaweczka. Nie mam zasilacza, żeby sprawdzić. Drugie nie muszę pokazywać, gdzie jest. Oczywiście najpierw urządzenie wyłączamy z prądu. Tutaj wyłącznik był w pozycji on, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Zdejmujemy tylną ramkę, nie ma żadnych zatrzasków, już na sobie wisi. Te śrubki są, jak we wszystkich ultraprofesjonalnych przygotowanych urządzeniach do rozbiórki, te z tyłu są tak, jedne, te tutaj są drugie. Tak 5 cm troszkę bliżej klawiatury to trzyma, to by było widać całą stację. No. Tak, no musiałem tutaj tylko się dostać. Tak. Ciekawostka, nie wiem, czy to jest istotne, czy nie. Te przesunięte nóżki. Ja nie wiem, czy one we wszystkich stacjach tak robią, czy nie. Natomiast one się nie zgubiły. One wyglądają, jakby spłynęły albo coś. One się trzymają bardzo mocno, ale są nie na kwadratach. Czy one zostały źle przyklejone i spłynęły? A czy też spłynęły, nie mam pojęcia. Wygląda to w każdym razie dziwnie, ale wszystkie w jedną stronę spłynęły. Wszystkie w tą stronę. Więc możliwe, że one po prostu stacja była przechowywana w pionie albo coś. Ja ją trzymam w poziomie i na nóżkach, więc no, nie spodziewam się, żeby to było. Grawitacja zrobiła swoje. No. Tak. No i lekkiemu uszkodzeniu uległa naklejka, narożnik. Nie wiem, co ja z tym zrobię. Dokleić, panie. Ale nie ma tego narożnika, niestety. Dobra. Ale to nie, się dokleić po prostu... sam narożnik. Tylko tak. A sam narożnik dociąć i zrobić. Nie, no, oczywiście się śmieje. Co mnie ciekawi, to jest tego. Co to jest ten Chrysler Otis? Chrysler. Czy to sobie ktoś nakleił? Bo jeszcze w oryginalnych stacjach tego nie było. Otis może... to jest od Wind firma. Otis tak, ale Chrysler już nie wiem, co to jest. Może to ktoś musiałby w Google wsadzić. Sprzedawała, oczywiście. No. Ale jest to, co mi się podoba. Takich aluminiowych obudów już się nie robi. To niczego się nie robi. Znaczy dobra, ten laptop, który tutaj stoi pod spodem, pod tą klawiaturą, no to on jest z magnezowej obudowy. No ale to też. I mamy naszego winowajcę. Znajduje się tutaj. Kręci i tutaj, w tym miejscu. Ok.
pokaż dokładnie, co pęka właśnie. Tu jest taka przerwa i tutaj powinna być taka nakładeczka. Ja tę nakładeczkę gdzieś tutaj w śmieciach mam, bo ona mi tutaj wypadła ze stacji, jak ją rozbierałem poprzednio. No i sytuacja jest taka, że no, po prostu trzeba wymienić ten element cały, który przyciska i zaleca się przy okazji wymianę tego. Teraz ja to zdemontuję. To się tylko zsuwa po prostu. Jest to, to też już jest połamane w środku, ale trzyma się. Tutaj ktoś wcisnął bardzo mocno z tej strony. Nie ja. I tutaj jest ciekawostka, zostaje nam taki metalowy bolec i w mojej stacji on jest luźny. Po prostu jego zsuwam i spada. Nie wiem, czy tak ma być, czy nie. Natomiast dzięki temu można już ten... Nie, wysunąć się nie da się, on jest zablokowany nadal, bo tu jest w środku w stacji trzpień, taki poprzeczka, która trzyma, a tu jest druga, to się nazywa tego... Ale to się zdejmuje chyba zegerem, to się zdejmuje? Nie, to się zdejmuje zeger, po prostu. Ale to jest zeger, bo ja mam tego zegera w szczypce, więc mogę to też zdjąć profesjonalnie, ale generalnie najpierw to odkręcę, normalnie cztery śruby zwykłe i one są takie same jak te, które przykręcają dolną budowę, więc to jest fajnie. Tak podpowiem, że dobrze skonstruowane urządzenia, uwaga, to są podkładeczki zawsze, czyli całkiem dobrze zrobiona całość jest. Dobrze skonstruowane urządzenia, wszystkie wykorzystują jak najmniejszą liczbę różnych rodzajów śrub. I generalnie tak jak kupuje, bierze się, rozbiera, nie wiem, telefon Xiaomi, to wszystkie śruby, jakie są w środku, są identycznej długości, nie ma problemu. Jak się rozbiera jakiekolwiek urządzenie firmy Apple, to mamy tego, do 10 rodzajów śrub się zdarza nawet w jednym urządzeniu. I łatwo się pomylić. No i teraz to wystarczy sobie po prostu usunąć, wysunąć. Więc tego ja teraz nie wyciągnę bez znaczy to nie są zegara, bo one nie mają te, nie mają uchwytów. To jest zegar, tylko to jest taki zegar innego typu, taki mały. No tak, tylko zdjęcie tego, żeby to nie odstrzeliło, jest pewną sztuką już. Natomiast nie, na czym polega problem w tej stacji? Z jednej strony przytrzymać nawet palcem, z drugiej popchnąć. Tak, natomiast ciekawostka w mojej stacji, tego nie wziąłem nigdy opisywać, kiedyś już komuś to pękło. Wiesz co, Zoom ma fokus na... Niestety nie mam możliwości ustawienia fokusu, więc tylko pokazuję, żeby było lekko powiększone. Dobrze. Mogę to potem w kamerze w laptopa jeszcze pokazać. Natomiast jest to wszystko takim żółtym glutem zalane po prostu, więc no, zdjęcie tego będzie albo chwilą skrobania, lub jak ktoś mi w niedzielę poradził podgrzać całość i po prostu ten plastik popęka i odpadnie. Ale muszę to wydłubać z tego, więc teraz od ręki chyba tego nie naprawię, no nie chcę ryzykować utraty tego zatrzasku, chociaż mogę spróbować wziąć jakiś ten obciążki i spróbować to zdjąć. Sama stacja, bardzo ważna rzecz, przed jej uruchomieniem jakimkolwiek po dłuższym postoju należy sprawdzić, czy głowica się przesuwa swobodnie, całe sanki głowicy. I żeby one się swobodnie przesuwały, to trzeba te prowadnice dwie nasmarować. Tę stację ja osobiście nasmarowałem klejem silikonowym 4 lata temu i on jest nadal w idealnym stanie, ten smar. Klejem? Jest to smar silikonowy taki w sprayu. No tak, tylko powiedziałeś klejem silikonowym. No smarem silikonowym, no oczywiście, że tak, to jest oczywista sprawa. I teraz ciekawostka, bo ja zobaczyłem jedną rzecz. Gdzieś jakieś zdjęcie ktoś pokazał i tutaj na tym elemencie też to widać, w tym elemencie i tym. Jak sobie porównamy te dwa elementy, one są generalnie bardzo podobne, ale w mojej stacji w żaden sposób nie jest wykorzystane te dwie dziurki. Te dwie dziurki i te dwie dziurki tutaj. I się bardzo zdziwiłem, po cholerę one są na tych wszystkich elementach. Po czym zobaczyłem kilka zdjęć i wszyscy w środku w swoich stacjach mają na tym elemencie zamontowany mikrostyk od detekcji zamknięcia stacji. A ja mam ten mikrostyk tutaj. Jak słyszycie, powinno być słyszane cyknięcie. Słychać. W tym miejscu jest. A we wszystkich innych ludzie mają w tym miejscu właśnie zamocowane do tego białego elementu i to mnie trochę zdziwiło. Natomiast, no będzie działać. No mam jeden element mniej do zdemontowania i zrobienia, nie narzekam. I cyka bardzo dobrze, mikrostyk jest bardzo porządny, dlatego wiadomo było, że joysticki na mikrostykach są lepsze. Podobno. No dobra. No to teraz pytanie, jak to zdjąć i nie stracić tego elementu, stacji dyskietek. Można sobie zobaczyć. Tutaj trudno będzie się dostać do płyty głównej, która jest tutaj głęboko,
jest sporo rozbierania. O ile pamiętam w 1050, bo kiedyś dawno temu, jak przez mnie pamiętam, że tam nie jest aż tyle śrub do odkręcenia, żeby dostać się do płyty głównej. Jakbym chciał tutaj zamontować jeszcze jakiś inny system turbo czy cokolwiek, chociaż z tego co wiem, tutaj już turbo jest jakieś. Jest tam płytka, widać, wisi sobie, ja ją widzę, ale tutaj to raczej będzie trudno pokazać. Multidrive pewnie. To jest Tom's Turbo Drive, multi do Kalifornii chyba nie było. Czy nie Tom's? Multidrive, bo ja miałem w Kalifornii. Do Kalifornii był też multi, ten z buforowaniem, tak? Tak, tak. No, oba były, oba chyba turbo. No bo ja z tą stacją... Płytkę do założenia, której nie założyłem od 2 lat. Ale płytkę sobie sam zrobiłeś, czy kupiłeś? Nie, to no powiedz. No to się tylko wyciąga chip ze środka i wkłada się w miejsce. Nie, do multidrive'a masz płytkę na to złącze, które jest z boku płyty i ono stoi pionowo. Tutaj nie masz pinów, nie, z drugiej strony jest złącze, w twojej stacji nie ma wlutowanych pinów płytę główną, więc go nie widzisz. Jak się przyjrzysz. Jest złącze tutaj. No, nie masz pinów powlutowanych. Normalnie są piny. O, tu są. Tam widać te piny w tle. A, no. Miejsce na piny jest. No właśnie. Nie będę je rozbierał z tego powodu, żeby zobaczyć na piny. Trzeba po prostu płytkę z rozszerzeniem. Plus jeszcze trzeba trochę rzeczy na płycie zrobić. No. Dobra, odkładamy to na tego na bok. Ale to jest to śmieszne złącze zasilania, które mnie zawsze zaskakiwało, takie dziwne z 4 pinami. No paradoksalnie nie jest takie strasznie dziwne, bo to w tej 9.9 chyba było takie samo złącze, tylko tam inne zasilania były, więc też zasilacz nie pasował. A co w takim razie... Złącze całkiem z kosmosu. No właśnie, a co w takim razie z zamiennikami są? Nie, można sobie zrobić takie 4-pinowe? Kuba robił kiedyś, nie wiem czy teraz robi, ale robił. Są na Thingiverse do wydrukowania obudowy. Jako piny można wziąć takie rurki z Molexów, z tych złącz do zasilania dysków twardych. One pasują, w sensie same te styki, nie? I jak się to wszystko ze sobą pożeni, to można zrobić wtyczkę. To, co mnie niepokoi, to ten oryginalny zasilacz. W formie, tak jak miałem oryginalny Atarowski, kostka. Nie możesz się bawić. Nie możesz się w ogóle przyjmować. Tam jest w środku po prostu trafo podwójne, zdwające 2 zasilania, bo stacja jest zasilana 2 zasilaniami zmiennymi. Nie ma w środku żadnego prostownika. Masz bodajże... Rzeczywiście jest. Input jest AC, output AC 16, 9 V, 0,8 ampera, 1,5 ampera, czyli tutaj faktycznie ryzyko żadne jest tego, tak? Tam w środku są bezpieczniki. A Łukasz, ale zalane. To nie tak, jest tak nie, jak... To nie jest zalane. To paradoksalnie nie jest zalane. A nie, bo tu jest plomba, a tutaj widać śrubę w środku. Tak, to nie jest zalane, tylko tam jest po prostu ciężkie trafo, podwójne. No bo to waży po prostu niesamowicie, no. Podobny jest do LDW 2000. Dokładnie. Jest LDW 2000 w wersji potanionej, uproszczonej po prostu. I teraz pytanie moje, ale to nie ma takiego zagrożenia jak tymi zasilaczami do komputerów? No właśnie, to powiedzieliśmy, że nie. Że nie, tak? Nie. Żadnego, bo cała kwestia zasilania jest na płycie głównej. Tak przy okazji ja podpowiem, bo ja sobie akurat nie w Kalifornii, ale w LDW wymieniłem przetwornice na trakopowery, żeby się to nie grzało, bo tak jak jest oryginalnie, to ta budowa się potrafi nieźle grzać. Mhm. Tam są dwie przetwornice, te główne, przykręcone do obudowy jako radiatora. No i to się bardzo... Pytanie, jak to zdjąć? Czyli generalnie LDW nie stawiać jako na przykład wieżyczkę z innymi stacjami, bo musi się to ciepło rozchodzić. Oryginalnej niekoniecznie. Dobra, więc tak, pomysł z podgrzaniem tego odpada, bo ja nie mam jak zdjąć tego pręta. Dlatego, że ten pręt fabrycznie zdejmuje się w ten sposób, że zdejmuje się tą końcówkę, a następnie się wysuwa. Ale prosta sprawa, czy ta ramka ci jest do czegokolwiek potrzebna? Nie jest. To ją złam i wyciągnij ten szpień. Tak, tylko wiesz, ta się złamała, bo była obciążona, a ten z drugiej strony biorę te opinki, a to może z obcinaczem wezmę po prostu, bo mam obcinacz jeszcze.
polecam. Szczypce z Biedronki polecają się na święta. Zgadza się, popieram. Mają najlepszą możliwą cenę. Nie muszę już nawet po nie lecieć. A jeszcze. Mamy naprawę na żywo. Znaczy się nagranie z naprawy. Strzela mi tylko ten plastik po całym pokoju. Dobrze, że mam okulary. Ale nie ochronne, tylko zwykłe. Korekcyjne. No to sobie odstrzelił ten plastik. I mamy uwolnioną końcóweczkę. I to możemy już wywalić. Natomiast pytanie, czy to zdejmiemy za pomocą takich małych obciążków. Nie chcę używać jakichś większych, żeby jakieś siły tego. Jedna rzecz mnie niepokoi na końcu. Wygląda, jakby to było grubsze niż tutaj. Ale tak, możliwe, bo to się wszystko ściąga w drugą stronę. W tę stronę? Tak. To jak się ten szpień wyciąga? Tak, ściąga się, czy tam jest... Tu jest szpień taki podzielony. Tak, tak, tak. Próbuję sobie przypomnieć, bo ja też wymieniałem. Dokładnie to samo robiłem, co ty i też w Kalifornii i próbuję sobie przypomnieć, jak to tam wyglądało. No poczekajcie. Kolega Jakub Husak umieścił informację w instrukcji zestaw naprawczy. Przeczytamy. Zestaw naprawczy do stacji pozwala. Dobrze. Zestaw składa się z dwóch popychaczy i jarzma ramienia docisku. Bardzo mi się podoba te nazwy. Jak język jest dobry. Sposób montażu. Wyczyść części plastikowe z ewentualnych pozostałości po drukowaniu. Zdejmij górną obudowę stacji. Wykonane. Odkręć cztery wkręty mocujące stare jarzmo. Wykonane. Wyjmij ramię docisku ze starego jarzma. Ramię docisku. Załóż nowe jarzmo na ramię. Koniec opowieści. Czyli nie dowiemy się, jak to zrobić. I to jest właśnie to. Nie mam pewności. A, zaraz. Jak nie mam pewności? Mamy urządzenie do pomiaru przecież. Mamy duże laboratorium wyposażone. Kręca? Nie, on jest założony, jak sobie zobaczysz tutaj. On musi wytrzymać dużą siłę się nie, tego. Nie chodzi o to, mi chodzi o tą poprzeczkę metalową, która ci to blokuje. No więc mam ten drugi, który jest ten dłuższy. Ten, ja to wchodzi, ten że wchodzi luźno, to wiem, to tylko ten drugi, ten krótki. Nie ma gwintu i nie ma niczego na nim. Czyli co, jest wciśnięty na... Próbowałem go obcęgami złapać i tylko porysowałem go. To nie, to żebyś nie, żeby nie ten, jak on jest na wcisk, to... To bez wyciskacza, to ja mogę tylko porysować, pocharatać to. Nic do tego. Chciałem zobaczyć tylko średnicę, a mamy takie zaawansowane urządzenie, które kosztuje tam $2 na Ali. 48. 48. Wygląda na to, że to jest równe. Więc to chyba można zsunąć po prostu teoretycznie. Tylko pytanie. Spróbujemy na razie zrobić to lekko. Ale ten klej tam może jest, trzymać. Czekaj. Tamten szpień, on wygląda równo, ale on nie może być równy. To nie jest okrągłe w przekroju, bo inaczej by się nie zablokowało. Popatrz. Jeden na... jest grubszy, drugi jest cieńszy. Nie. Mi chodzi o teraz główny szpień. Mówisz o... Mówisz, jak to się nazywało? Popychaczą, według Jakuba. Tak. Popychacz mówisz. On pod tym białym nie może być równy, gładki. Bo by obracanie... Bo by wracało, więc on jest ścięty w jednym miejscu i nie, jak końcówka jest też okrągła, to nie zsuniesz. On musiał być... No, pytanie tylko, sądząc po kształcie tego, to musi być tak zrobione, więc powinno się dać zsunąć w tę stronę, jeżeli w ogóle gdzieś, bo tutaj... Tu jest. Dobra, część, a to nie jest tak, że tej nowej części naprawianej nie zakłada się. Na starą? Zapomnij. Nie. Na pewno nie. Nie na starą, tylko zakłada się z dwóch stron. To jest zacisk już wtedy, a nie. Są dwie sztuki. Są dwie sztuki na wszelki wypadek, jakby pękło. Kuba daje dwie sztuki. Ale zobaczcie obaj. Ta stara część jest tuleją. A nowa część jest półtuleją. Tak. I tak jest na zdjęciu, które widziałem zamontowane przez kogoś. Po prostu jest puste z jednej strony. Wchodzi na wcisk i się zaciska na tym popychaczu. Ją się po prostu wciska z góry. Czyli założenie jest takie, że starą część się puszcza na frytki. Tak, totalnie się wyrzuca. Dzikiej siły. Mam coś delikatniejszego? Nie. To muszę niestety tak złapać.
Ja bym użył magicznych narzędzi, magicznego narzędzia. Czekaj, to w ogóle, to jest tak, to już się rozjeżdża mi w rękach. No, pewnie pękł ten distal, którym to było sklejone. Tak, no tutaj widać, on się zaczyna kręcić wokół tego trochę. No. O, widać. Znaczy ja to widzę, ale bo to są za małe tego, teraz oczywiście to mi się w rękach kręci. Ale nie, to, widać. Jak ja to przesuwam, to wtedy ta szczelina się robi większa. O, no, już puszcza. Przekręcisz, to pęknie. Znaczy, no to jest, to się już kręci w kółko. No, widać. Natomiast klej został na końcu taki bolec kleju. To a distal jest tego, ale to też od metalu to powinno puścić. Natomiast ja to po prostu w takim razie dokonaliśmy destrukcji i to spróbuję po prostu oderwać. Tak, no nie został nawet umyty ten metal przed założeniem i teraz jak się przyjrzymy, to widzimy tutaj takie coś. No, to dlatego to się nie miało prawa zsunąć. Właśnie, bo to się na tym zatrzaskuje chyba, tak? Tak, dokładnie o to chodzi. Dobrze, czyli to było tak w stacji, jak była ona otwarta, czyli to muszę założyć... no właśnie, tylko to musiało być założone tak. Tak. Ale to mi, i teraz, znaczy odwrotnie. To właśnie to tak śmiesznie pracuje. To jest, jak ja to zakładałem, też się bardzo mocno dziwiłem, jak to założyć. I to bardzo śmiesznie pracuje. Sugerowałbym ci najpierw założyć jarzmo z tym czpieniem, a to zakładać już na stacji. To jest jasne, tak, chciałem tylko zrozumieć, w którą stronę to założyć, żeby to było tego. Dobra, bierzemy sobie stację, bo to było tak, w ten sposób, tym grubym bolcem w tę stronę. Tak. Czyli jeżeli to byłoby tak, to zamknięcie stacji powodowało, że ten bolec idzie do góry. To się nie zgadza. Odwrotnie, obróć to, to wkładasz od, nie, to było obrócone dobrze, ale wkładasz to od góry, wciskasz na czpień, nie od spodu, tylko od góry. Obróć od 9. A, i to od tej strony będzie, no to w sumie rozsądnie, będzie mniejsza siła. I tu jeszcze smaru dorzucimy, wtedy będzie łatwiej, tylko muszę go znaleźć. Dobra, bierzemy jarzmo, sprawdzamy, czy pasują potwory. Pasuje idealnie, tu na dole są wycięcia jeszcze, bo tu są takie zgrubienia. Postawię to bardziej na środku, wykładę i on się idealnie trzyma. Musimy i tak wrzucić ten bez żadnego problemu. Musimy trochę wysunąć, żeby mieć miejsce na założenie tego. Dobra, nie będę tego na stacji zakładał. Czyli to możemy wsunąć z góry. Nawet musimy wsadzić to z góry, nie mam innego wyjścia. A, magnetki. To jest porządna stal magnetyczna. I teraz możemy sobie to wstępnie założyć. Szerokie obciążki. I oczywiście spada. To powinno się dać na siłę wcisnąć od góry, znając konstrukcję tego. Zobaczmy, czy się obraca. Tak, luźno się obraca. Czyli mamy tą część zrobioną. Wracamy do stacji. I pierwszy element konstrukcji będziemy już mieli, stację. Ale i tak katarynki nie jestem w stanie uruchomić, bo to jest kolejny temat, którego nie omówiliśmy, czyli a w jaki sposób ja mam wyprowadzić z katarynki obraz. Bo po raz pierwszy ustaliłem, że ta katarynka ma mi wyświetlić kolor. Pewnie się okaże, że ma uszkodzone GTIA, ale to już inna historia. Dobra, pasuje. I teraz jaka ta rynka? 800 pixel. A jaki masz kabel? Jaki bym nie miał kabel, nie mam do czego podłączyć z drugiej strony, bo mam DIN 5-3 do Neptuna. Ponieważ nie mam tutaj Neptuna i nie będę montował Neptuna, bo mam tutaj po prostu monitor HPK, który chyba Szymon, który z Anglii do nas z nami się czasami łączy, mi polecił ten monitor, znalazłem go na Allegro za 200 zł. To jest monitor 1920x1200, ale ma wejście S-Video oraz kompozyt. I komponent też. Więc mogę podłączyć na wszystkie możliwe sposoby i podobno całkiem nieźle radzi sobie zadanie. Dobra, czyli tak. I ten bolec, jeżeli ja zamykam stację, idzie tak. Tak jest otwarta, tak zamknięta. Tak, załóż sobie dźwignię, będzie ci łatwiej operować. Tak, ale ja chcę zobaczyć tylko, jak ja to mam założyć po prostu logicznie. Tak i tak. Tak, tak, dobrze, no to ma sens.
Nie, ale czekaj, to mi, jak, nie, nie tak? Tak, tak. Obróć tylko tak. Stopni od góry załóż. W ten sposób, dobra. Ale dopiero po przykręceniu i zrobieniu wszystkiego, więc założymy to, żeby nam nie spadało, czyli zakładam z powrotem ten bolec od dźwigni. On lata luźno i to bardzo luźno lata, więc trzeba uważać. I trzeba uważać, żeby tego plastiku, który jest w moim przypadku już tak połamany, widać pięknie, jest połamany? Nie jest połamany. Bolec, kolec? To jest połamane. Nie powiesz mi, że to nie jest połamane. Zmienił nie kolor plastiku i tego jest. Przyznaję, oczywiście wiadomo, nie używam odpowiednio dobrej kamery, żeby było wszystko widać. Nie przewidziałem, że będziemy robić naprawę na żywo. Dobra, i przykręcamy czterema śrubami, pamiętamy o podkładeczkach. Jeżeli pierwszą śrubę wkręcam tutaj, to zgodnie z zasadami, to gdzie ma być następna śruba, pamiętają wszyscy? Zawsze na krzyż. Aha, tylko tego już magnes nie jest w stanie. Zwykle jest na podłodze albo poza obudową. A to inna sprawa. Ale na szczęście mam na tyle duże biurko tutaj, że mi to nie ucieknie. I nie dokręcamy do końca. Na szczęście taki śrub tam mam jeszcze w zestaw. Musiałem kiedyś kupić do naprawy laptopów. To jest strasznie częsta sprawa, że laptopy, zwłaszcza Della, dojeżdżają, mimo że nikt ich nigdy nie rozbierał, przyjeżdżają z brakiem części śrub, bo one się po prostu wykręcają z obudów. Zwłaszcza w starej serii Latituda. To już nie temat, nie na ten kanał, ale mam tutaj Latituda, który jest Dell Latitude Made in Poland. Były takie. Są trochę krótkie gwinty w tych. Ja mam, mi brakuje dwóch śrubek właśnie w Latitudzie. Tak, a ty. No to też jest tego, chociaż nie ma problemu z tymi śrubami. W Warszawie mogę użyć się. Jedna ciekawostka jest jeszcze, którą tutaj zobaczyłem. To jest bardzo tępe, ale okazuje się, że bardzo skuteczna metoda. Mianowicie kable, ten idący do tego detektora w zamknięcia stacji, są w takich metalowych obejmach złapane, żeby nie latały po stacji i się nie wkręciły w jakiś mechanizm. Ja tutaj mam obejmę, która jest pusta. Natomiast ten kabelek jest za krótki, żeby się tutaj zmieścił, więc nie wiem, do czego ona jest. Bo być może była przyczepiona, żeby kabel szedł do czujnika montowanego w tych tutaj dwóch otworach, tak. No tak, to po co w ogóle tą śrubę wkręcili? To jest niepotrzebna. Może była najpierw, w tym sensie, że ona, wiesz, ona była... Chyba, że... Słuchaj. Pod uwagę, że napędy, mechanizmy, sam mechanizm jest... mógł być dostarczany jako klocek i był uzbrajany. Ale wiesz, co to może być? To może wyjaśnić co innego. Ta śruba nie wygląda na fabryczną. No. Może po prostu ktoś wymienił to gówno, bo mu się rozpadło i zamontował w najlepsze miejsce, jakie znalazł. Możliwe. Może to sobie naprawić. Natomiast co ciekawe, w międzyczasie nam ten zaczas mi wypadł. Ten trzymający. A nie dopchnąłeś gdzieś? No właśnie dopchnąłem go jak cholera, a on mi wypadł teraz. Więc teraz go zasadzamy ponownie. Trzeba uważać na takie rzeczy. Wygląda na to, że się trzyma. Tak, bo tylko, że może jeździć w dwie strony. Nie tak, ale on wypadł całkiem poza stację. Tak, tak. On w ogóle lata. Aha. Zrobił się luźny, czyli się rozlajerował, jak to ładnie się mówi po śląsku. Czyli ja muszę go ścisnąć. Tylko ostrożnie, żebyś nie złamał. No, takie rzeczy trzeba robić z wyczuciem. Na szczęście. No tak, to jest bardzo mięciutka skala. Tak zwany gównolit. Nie, to na szczęście nie jest gównolit, bo to jest to nie magnetyczna, tylko ta stal sprężynująca. Natomiast jest, no, jest cienka bardzo, więc można ją po prostu łatwo uszkodzić. Stąd twoja uwaga, żeby uważać, żeby nie złamać, jest bardzo ważna. To się powinno oczywiście zrobić wcześniej, a nie na tym obu tego. Ale tym razem już jak teraz to spadnie, to się zdziwię. Nie ma szans. Tego oczywiście wygiłem trochę w bok, jest zwichrowane, ale to niczym nie przeszkadza. Dobra, i mamy mechanizm naprawiony. Zostało założyć nam główny element. Zastanawiam się, czy mam gdzieś pod ręką smart. Nie, wiem, co zrobię. Aha, to jest trochę za późno, ale tego wezmę ten smart stąd, bo ta część nie jest używana. Opuścimy sobie to. I tutaj nawet z paluchem nałożymy odrobinę tego smaru, będzie to lepiej chodzić. Natomiast mi się wydaje, że powinniśmy to pewnie poskrobać jakoś. Teraz tak. No dobrze, ale to mi się nadal... Przede wszystkim tak przyłóż, żeby ta wypustka mimo śród wypadał w środku tego kanału, gdzie on pracuje, nie? Z jednej strony masz rant, więc on tylko w jeden sposób będzie pasował. No właśnie, mam tylko problem taki, to... ale tym zgrubieniem do góry to bez sensu.
Właśnie, właśnie to jest śmieszne, ale dokładnie tak. No dobrze, bo to jest tak, bo to wygląda na to, że jakbyśmy chcieli wziąć to otwarty dźwigni od góry wciskasz. Jak weźmiemy sobie starą dźwignię, to mamy bolec, taki wystającą część, to się nazywa popychacz, to ta wystająca popychacza część dociska stację. Dociska ten mechanizm, no, napęd dyskietki. Natomiast w tym przypadku to nie ta grubsza część, tylko to ta cieńsza wyjdzie. Nie, ta grubsza, tylko obróć to 180 stopni. Trzymasz źle. Źle to trzymasz. Obróć. No bo to jedyna możliwość, jaką to teraz wejdzie. Nie, w drugą stronę. To ma być z drugiej strony. O tak. No to nie wejdzie. To nie wejdzie. Wejdzie. Nie wejdzie z jednego prostego, czyli trzeba obrócić całość. Chodzi o to, że tu mamy tą szczelinę, gdzieś tą, tak, tą z tej strony, a na tym gównie, które wsadzam, jest ona z drugiej strony. Tak ma być. O, tak nie wejdzie to. Teraz. Nie wejdzie teraz, bo zobacz. Widzisz, jeżeli bym go wsadził tak, odwracam, że jest cały z tej strony i ja mam to zgrubienie z tej strony. Dobrze. A ten element oczekuje, że będzie z tej strony, więc nie wejdzie. Muszę obrócić ten bolec najpierw. Mogę to zrobić, nie ma problemu, tylko po prostu będzie inaczej zamontowane niż fabrycznie. Czyli zdejmujemy bolec, obracamy całość dalej, czy nie dam rady już dalej obrócić, muszę rozkręcać? Nie dam rady, to jest blokada. Po stronę obróć. Nie mogę, to tylko się obraca o 1/4 obrotu, celowo. Bo masz ten bolec drugi, który ci blokuje, obróci się, tylko trzeba... Ale on jest tu, ten bolec, jest tutaj w środku jest. No jasno, trzeba wykręcić. Nie, musimy wykręcić całość i obrócić. Czyli inaczej niż fabrycznie się montuje ten zestaw. Jest nawet komentarz na końcu. Uwaga, może się zdarzyć, że po założeniu nowego popychacza będzie on patrzył w przeciwną stronę. Jest tylko jedna możliwość założenia popychacza. Wówczas zdejmij plastikową osłonę dźwigni ramienia docisku, przełóż bolec na drugą stronę i załóż, aż do usłyszenia kliknięcia, plastikową osłonę z powrotem. Ale ja nie dam rady tego zrobić, bo ten bolec u mnie nie jest symetryczny. Musisz odkręcić i wtedy obrócisz. Dokładnie. To jest ostrzeżenie tego, że widać, albo ja mam nie do końca standardową stację. Nie, ja też tak miałem. Albo właśnie opis kolegi Jakuba nie bierze pod uwagę tego, tylko pewnie by zajął wtedy dwie strony i zostało to zignorowane. Ta część. Że góra jedna strona byłaby złamana. Tak, dlatego jest to po prostu opis jednego dla ludzi inteligentnych, którzy nie boją się, nie dzwonią. Dobrze, numer telefonu jest podany. Jest numer telefonu, nie będę dzwonił, bo jest godzina, jakby ktoś nie wiedział. Pierwsza za pięć. Dokładnie. Te śruby magnesy jest za słaby. Bo ten bolec, który tutaj jest asymetryczny, on jest asymetryczny, z tej strony wystaje więcej, a od tej strony wystaje mniej. Tak, tak. Więc jak ja go obrócę o tak, to pytanie, czy ten mechanizm blokujący, który tutaj składa się z dwóch blaszek, będzie nadal działał. No, będzie problem. Załóż dźwignię i sprawdź. No nie, widzę tego. A, czujesz? Obracam to i on jest po prostu luźny. Będę mógł luźno okręcić stację, nie będzie tego momentu zatrzymania. Dlatego, że w przednim panelu stacji mamy dwa plastiki. Ten plastik i ten plastik. No tak. I to są ograniczniki obrotu dla tego elementu. Jeżeli on jest ustawiony normalnie, to się kręci między tą pozycją a tą. Mhm. A kolega Jakub prosi nas, żebyśmy to ustawili obrócone 90 stopni, wtedy może się obracać w ogóle dookoła tutaj. No i teraz pytanie. Znaczy dźwignia ci będzie pewne rzeczy blokować, to na pewno, po prostu, bo sama dźwignia ci nie pozwoli podnieść w jedną stronę za bardzo. Znaczy ona miała specjalnie ograniczać te punkty, a teraz nie będzie, bo ten bolec dłuższy będzie z drugiej strony, no i to mi się nie podoba. No bo zatrzasnąć nadal mogę tylko z tej jednej strony w ten sposób. A taka ciekawostka, obejrzyj drugi ten mimośród, czy on jest identyczny, czy może on ma od drugiej strony wycięcie? Niestety są identyczne. Od środka. No tak, ja je kładę najpierw tak, jak powinny być. Jeżeli by to było tak, to one byłyby do góry, czyli by tak wystawały. No. Czy nadal będzie źle? Tak nie może być. No właśnie. No i to jest problem, bo to nie pasuje w takim razie. Kurczę, już
moja stacja jest niestety w biurze, nie mam jej tutaj, żeby ją rozebrać i zobaczyć, bo ja zakładałem... Zaczynam podejrzewać, że coś jest nie tak z tą stacją po prostu, jest ona dziwna. Nie, ze stacją nie może być nie tak po prostu. Bo obrócenie samej tej rączki to nie stanowi problem, tylko ten bolec u mnie jest asymetryczny. Jakby był symetryczny ten bolec, problemu by nie było. Obracamy o 90 stopni i jest git. Tak jest fabrycznie. Tego nie przesunąłeś przypadkiem tam. Wtedy. Nie mogę go przesunąć, on jest tak mocno wciśnięty, pewnie musiałbym go tutaj bardzo mocno wycisnąć. Poza tym jak go wycisnę, to i tak nie wsadzę go z drugiej strony, bo tu mam mniejszą średnicę, mogę nawet ją zmierzyć. Zobaczmy, jak tam chińskie urządzenie do pomiaru średnicy, czy jest da radę zmierzyć. Z tej strony ma 2,3, a z tej strony ma 1,9. No wyraźna różnica. No więc tego się nie da odwrotnie wsadzić. 2,3. Patrzmy, nie jest 0. Odwołajcie do Kuby dopiero pierwszą noc. No, ja ci wiem, no bez pokazania wideo będzie trudno to wyjaśnić. Ja cię to zamontuję odwrotnie po prostu. Ja wiem, będę wiedział, czekaj, jak używa stacji. Czekaj, zapytam go, czy śpi. SMS. Też mam do niego telefon. I od razu linka do Zooma. Już tam zna przecież. To są czasy, nie? No dobra, ja będę w stanie otworzyć i zamknąć stację. Nie ma problemu, tylko że nie wykorzystuję tych limiterów. No dobra, no. No, chciało się sprzedawać akcesoria do Atari, to teraz trzeba odbierać telefony o pierwszej nocy. Wiesz, sprawa nie cierpiąca zwłoki, no nagranie trwa, no nie może się zakończyć. Nie no, już zakończy się na prawą stacji, z tym, że będzie dla osób tajemniczonych obsługa stacji, tyle. Bo jak ktoś zacznie... To dopytamy jutro, znaczy ty dopytasz pewnie, Kuba, nie? Nie, bo maila wyślę, nie tego, jako użytkownik końcowy. Na samym końcu łańcucha pokarmowego. Jestem przekonany, że jest duża szansa, że nie śpi jeszcze, bo... Nieraz było tak, że powiedzmy sobie szczerze, środek tygodnia i normalny tydzień pracy, nie? No ale tak, z drugiej strony wakacje, nie? Wiesz, jak w naszej branży pasji jest, że człowiek siedzi w nocy. A... I naprawia stację. Na przykład. Która teraz, znaczy w szczycie była warta zero, czyli 2005, jak ja ją kupiłem, bo dostałem ją gratis jako niepotrzebny coś. Czy mi przypadkiem Krzysztof Stec nie zakładał turbo, ja nie pamiętam, nie wiem tego. Dobra, no to zakładamy, tak. Pytanie, czy się wystarczająco mocno otwiera, no ale załóżmy, że tak. Za nisko zjechałeś, żeby kamera widziała? Tak, tak, znaczy tutaj muszę tylko wsunąć na bolec, tak? Mhm. Tak, i teraz widzimy ten. I teraz trzeba trafić w to wcięcie. Mamy co powieść. No i robi wszystko, co powinno. I robi to bez większego oporu. Super. Czyli odwrócenie tego nie stanowi problemu, bo kształt tego bolca rozwiązuje problem. Jedyne, co się trochę martwi, to jak ona się rusza. Jak ja teraz jest skręcone i ja próbuję otworzyć stację, to wygląda jakby się, a nawet nie wygląda, to się po prostu delikatnie wysuwa od tego. Dlatego są dwa. Dobrze. To teraz zrobimy jedną rzecz jeszcze. Żeby nie zgubić tego drugiego, to tego trzeba zamocować gdzieś tutaj na stacji za pomocą taśmy. Czy ja mam duct tape'a tutaj? Nie mam duct tape'a. Taśma izolacyjna. Dobra, będzie taśma papierowa. To niedobry pomysł trochę jest. Teraz spróbujemy już jaką tutaj przytwierdzić. Bo ja nie widzę innej metody, żeby nie zgubić takiego elementu. Na przykład, jeżeli to trzeba będzie za 5 lat. To możesz w woreczku umieścić. Ja tak robię, że umieszczam w takim, wiesz, woreczku strunowym i wrzucam kartkę, od czego to jest. A potem przyjdzie policja, będzie sprawdzała. Więc ja sobie tu już przygotowałem taki woreczek strunowy. Na pewno będą tak robić. Bierzemy woreczek strunowy. Sprawdzamy, czy zgadza się waga. I zawijamy w te sreberka. I tu mamy elektronikę. I widzisz, teraz policja jak przyjdzie, to będzie ci rozgrzebywać stację. Stację. Gdzie ile ta stacja kosztuje? Tu jest uwaga mechanika, bo tu się obraca ten docisk, dyskietki. Co, nie ma jakichś elementów, które się nagrzewają? Nie, nie powinno nic być. To jest wszystko plastik, więc nie ma problemu.
Bądźmy optymistami, że ta taśma trochę przyczyni, ta taśma coś pomoże. A na pewno nie zaszkodzi, bo to jest papierowa taśma do tego, do robienia tych, do zabawy w izolację, przymaskowanie, przymalowanie. Papier, więc na pewno ten klej się nie wgryzie, nie spowoduje więcej porozumień. Kiedyś sprzedasz tą stację za 10 tysięcy złotych i następny właściciel będzie się zastanawiał. No weź jest. Ten ruch popraw. Ruch popraw przy tym, przy pierścieniu dociskowym dyskietki, bo chyba tak trochę załazi za bardzo. Masz rację. Przesuniemy. 10 osób naprawia jedną stację. No kurczę, to by pomyślał. Grupowa mądrość. Poczekaj na komentarze na YouTubie. No. Człowieku nie troszkę znasz. Troszkę nie widać, ja to co robisz. Nie tak, ja tylko oderwałem narożnik. Sam zobaczysz, no, tutaj z góry jest. Jak to Louis Rossmann nazywa, to się nazywa Cogview. Okay. A po prostu wsuwamy, patrząc, czy niczego nie przycinamy. Należy zamknąć stację przed uruchomieniem, bo panują tutaj bardzo wysokie niebezpieczne napięcia rzędu 15 V. Sprawdzamy, czy nic nie lata. Cóż za profeska. Prawda, że nic nie lata. Nic nie lata. Nie, frufru. No dobra. Potem włączymy zasilacz, zmierzymy mu napięcia, zanim podłączymy do stacji, mimo wszystko. Bardzo słusznie. Te cztery, żebyś to przestało prądować, przy tym to ryzyko, że coś będzie nie tak, jest niewielkie. Tam w środku jakby co? W środku w zasilaczu jest bezpiecznik i jest zabezpieczenie termiczne. Tam jest bezpiecznik. Tak, ale jest termiczny jeszcze, w sensie, że żeby się nie przegrzewało. Czy a to bimetal. Coś tam jest. Tak na wszelki wypadek mówię. To można umyć tę stację kiedyś, tylko ciekawe, że to jest jakiś cienki plastik. Znaczy tu jest metal, a tu jest naklejony plastik. I on się nie widać, gdzie pokazuje. Już pokazuje, tak, bo ja teraz bym przespojrzał na kamerę. Tutaj ten plastik jest cienki i tutaj mam wygięty. I będę go prostował, bo i tak jest zamaskowany. Zawsze ten narożnik jest wygięty. Zobaczmy, dlaczego jest wygięty. No, nie ma powodu, żeby był wygięty. Tak przypadkiem zawsze jest. U mnie też. No. To można by zrobić reverse engineering stacji, dowiedzieć się, jak ona działa, nie? Bo tam jest napęd, były dwóch producentów było napędów używanych? To nie może być filozofii z przekręceniem śruby? Nie, tu było jeden, 10-50 były dwa. Sprawdzamy. Tego nie należy robić, ale jest odstrzelę. Wiedząc, jak to tam się w środku dzieje, to należy zawsze odkładać ręcznie, spokojnie. Ale w 10-50 najbardziej lubiłem to, bo się odstrzeliwało, dyskietka wyskakiwała. Tu trzeba wyciągać dyskietkę, ja dobrze pamiętam, tak, są w ręki i tutaj nie odstrzeliwuje się sama. Najfajniejsza rzecz. Można było wystrzelić nawet na pokój stację. To tą dyskietkę, tylko trzeba przychylić. No dobra, mamy to. Bierzemy na warsztat zasilacz. Zabierzemy stację metalową przewodzącą budowę, więc może na chwilę nieco sobie postawię na bok. Znajdźmy końcówkę 220. Jest i znajdźmy końcówkę nie 220. Jest. Jest bezpieczna, tylko trzeba wsadzić tego próbki do środka. Zanim podłączysz, to weź miernik ciągłości i sprawdź, czy dobry pomysł. Są połączone, żebyś wiedział, które daje jakie napięcie. Tam ja mam na tym. Te dwa na tym jest podane. Jedno napięcie, a dwa niżej jest drugie napięcie. Na budowie nie jest nic napisane. Gdzieś widziałem ten opis, tak, ale zdaje się, że nie na budowie. Czekaj, mamy tutaj. Jest w dokumentach od Jera. Zresztą w jednym dokumencie jest z błędem. Dobrze, teraz czy z tymi końcówkami będziemy w stanie się dostać do środka? Tak, wystarczająco są długie. Są krótkie, bezpieczne, bo to na wyższe napięcia. Prąd przemienny. Kadełko. Miernik ciągłości włącz. Zwykłe no teraz. Zacznij od sprawdzenia, które piny są ze sobą związane. Powinny być te dwa blisko siebie osobno? Czy tak mi się. Muszę inne próby. Może nie, one są dosyć głęboko, to jak masz takie. Nie, widzę tutaj, że są tego w zasięgu tego.
Dobra, weźmiemy inne. Będziemy sobie na tablet schowywać. Powiem wam, że jak tak oglądam to, to jest lepsze niż jakiś film fabularny. No to jest Louis Rossman, no. Słuchaj. Nie no, jest tu element horroru, tak, że zagrożenie prądem. Nie no, zagrożenie prądem nie jest. Są elementy komediowe. To jest wszystko. Jest to film przygodowy. Historyczny. Brak ciągłości. Dokumentalny. Wyciągnąłem swój zasilacz do LDW i zobaczę to samo. Mam brak ciągłości wszędzie. Tutaj Bacza pyta, czy gęstość dyskietki była ustawiana na switchach. Nie, była wykrywana. Jest. Tu mam. 1:2 i 3:4 powinny być. Te dolne 3:4. Tak. One są po prostu brudne strasznie. Dyskietki. No. Ale te dwa nie za zbytnio. A jak się... A, jest. 27 bliżej nieokreślonych omów, bo to oczywiście jest mniej ciągłość i tam też jest jakiś opór, dobra. No to mamy o czym rozmawiać. A jak na mierniku ustawia się to właśnie badanie ciągłości? Zależy od miernika. Od miernika. W przypadku tego miernika to jest Anen GAN8008, to taki tani i bardzo rozsądny miernik z AliExpress chyba, albo z Banguda, nie pamiętam. Ja też mam taki tani, no. Koło 20 dolców. Polikę sobie zdejmiemy. Ale nie zauważyłem właśnie wcześniej. I mamy tutaj tego omomierz i są tryb sprawdzania diody. Tu jest kondensator narysowany, nie wiem, czy to jest miernik pojemności w takim razie. I jest narysowane taki pikadełko, znaczy to jest pikadełko, czyli są raz, dwa, trzy, cztery takie powiększające się dźwięki, trochę wyglądają jak antenka od Wi-Fi element. Ja w tym momencie za pomocą przycisku Select Hold przełączam tryb. Tak, aż mi się pojawi to pikadełko tutaj. O, moment, i tutaj jest pikadełko. Ewentualnie może być to, czyli ciągłość. To jest właściwie tak zwane, to jest test diody. Tak, ale w teście diody nie ma tego wyświetlonego, czyli musi być tutaj narysowany ten elemencik od tego, jak zrobimy sobie tam wtedy pika po prostu. I ta ciągłość czym jest? No po prostu podłącza, sprawdza, czy prąd płynie przez obwód. Aha. Okay. I to wszystko. I jeżeli jest bardzo niski opór, to dźwięczy, wtedy jest łatwiej. Dobra, teraz bardzo pamiętać, trzeba przełączyć na woltomierz. To jest automatyczny wybór zakresu wszystkiego, więc ja po prostu teraz napuszczam prądu. Do obwodu powinienem to robić. AC ustawiłeś, tak? Nie ma wyboru, jest automat. Aha, okej. Okay. Teraz w transformatorze mamy już prąd i bierzemy zgodnie z instrukcją. No, kontaktuj. Widziałem przez chwilę jakiś obczyt. No tam, tak wyświetla DC. Jest stały i zmienny, tutaj nie ma. Chyba, że sobie bierzemy ręcznie AC. O, teraz jest AC. Bo to jest prąd przemienny. Jest, 9 V się pojawiło. 10 V. Dobrze, to jest wszystko. 10 w granicach normy. Prawie 11. To nic, no. To jest nie bez obciążenia. Tak, a to jest 18 V, trochę dużo. Nie 19 miał być. 16 V i 9. To bez obciążenia jest tego. Okay. Bo teraz mamy. To jest bez obciążenia, to jest zwykłe. Dobra. Ono przecież tak pracuje. Dokładnie. No więc dobra, mamy to. I uwaga, oficjalne puszczenie stacji z dymem. Podłączamy. Sprawdzenie, ten zasilacz używałem 5 lat temu bez żadnego sprawdzenia, bo nie miałem wtedy tego jeszcze. I możemy sobie popatrzeć na wyświetlacz, to jest w sumie najfajniejsza sprawa. Jak włączymy stację, szuka tego, nie wiem, mamy zasilanie, mamy ochronę przed zapisem i mamy domyślny tryb enhanced, dobra, cichusieńko się uruchomiła. Tak kręci silnikiem? Tak, zakręciło silnikiem. Okej, okay. No to wszystko gra. Dobrze, spróbujemy wsadzić dyskietkę jakąś. Gdzieś tam była jakaś dyskietka, która była na pewno. Weźmy Memorexa jakiegoś, bo Memorex na pewno jest. One Man and His Droid, Extirpator Gremlins. To nie jest ten na dyskietka, możemy od razu wsadzić. I ona powinna być w DD.
Niestety nic więcej nie zrobimy dzisiaj, poza siedzeniem i wykryciem. Ale przynajmniej po szeleści. No. Wykrył gęstość D. Proszę bardzo. Brawo. A jak sobie posłuchamy? Jest w idealnym stanie silnik. Nie. No ja tu nie słyszę. Nie, możecie nie usłyszeć. Nie mam dobrego mikrofonu. Przybliżę teraz do mikrofonu. To jest ledwo słyszalne. Ja to dyskietkę będzie słychać. Głośniejszy jest wentylator od mojego tego. Paradoksalnie to bardzo dobrze. Tak. No więc mamy naprawioną stację cyfry. To, co mnie tylko zawsze śmieszy tutaj w tych LDW i wszystkich innych, że tu jest dioda od tego oryginalnego napędu i ona jest niepodłączona. Właściwie jest otwór na diodę, tam chyba nawet nie ma diody. Jest dioda na płycie. Tam jest dioda z tamtej strony. No ale ona jest niepodłączona. Tak, zgadza się, w ogóle jest nic nie jest podłączone. Po prostu z tego. Można by sobie ją podłączyć i na przykład pod silnik podłączyć, żeby widzieć, że silnik pracuje. Tak jak to powinno być we wszystkich stacjach PC-towych, nie? Bardzo dobry pomysł. To następny, mamy już pomysł na moda. Dobra, niestety mogę podłączyć do stacji, do komputera, ale nic nie zrobię, nie posłuchamy dźwięku, nie posłuchamy niczego, bo nie mogę doprowadzić. To, co Jakubie, daleko masz na kabaty? No teraz nie będę jechał. Ja jestem na woli, znaczy pod Arkadią jestem. Aha, no to kawałek. Okay. Dobra, wyciągnę dyskietkę, wsadzę ją z powrotem. Masz jeszcze kabelek sio, tu sio? To wszystko mam, takie rzeczy to ja to mam, to się nie musisz się martwić o podstawy. No to już jesteśmy blisko, ale co, nie masz po prostu kabla do monitora, tak? Tak, zamówiony jest od Lotarka, taki, który ma komponent i S-Video. Kompozyt, tak. I to jest ten, to jest SIO kabel, jeden z trzech, jakie znalazłem, najkrótszy, bo nie potrzebuję długiego, jeszcze molepsik, też originals. I do tego jest jeszcze klucz programu, którego nie pokazywałem wcześniej. Piękna, zżółknięta bateria. Pokrowiec z epoki. Na giełdzie na grzybie kupowany. Z oryginalnym pęknięciem. Świeżym. I tutaj. Ale wygięty jest obraz. Ale nie mam. Sprawdzony masz ten 800 XL, czy nie dałeś jeszcze rady? To znaczy? To no, ten komputer? Pamięć, czy działa, czy wszystko? To wszystko działa. Znaczy, jedyne, czego nie wiem, to czy GTIA działa. Natomiast sam komputer ja używałem, on pracował 12 lat, ostatnio go odpalałem 3 lata temu, więc nie spodziewam się, żeby tego. Jedyne, co było, to podczas przenosin jakiś tego, to ostatni raz, kiedy widziałem Krzysztofa Steca, to uszkodziłem albo ja, albo ktoś, 3 czy 4 klawisze na klawiaturze i od niego wziąłem z demobilu jakąś klawiaturę. I to jest wymieniona klawiatura, to nie jest oryginalna klawiatura, to była. Natomiast wygląda identycznie i mam tam poszkodzoną klawiaturę, jakby było potrzebało ktoś na części. W środku lata jeden element, wiem co to jest, nie jest to istotny kawałek plastiku. I tutaj mamy, o ja dobrze pamiętam, to jest 320 kB, włącznik-wyłącznik. Pięknie jest tego, to zżółkło. Modyfikowane. Modyfikowane jest. To zżółkło, a co ciekawe osłona, ta najczęściej ginąca osłona tego szyny, jest, nie jest zżółkła, widać, że z innego plastiku. Turbo freezer. O. I włącznik Kumegosa. Też pięknie. No to będziesz prezentował w drugiej części. I żeby było weselej, jak się włączy Kumegosa, to dioda zmienia kolor na zielony. Pięknie. A normalnie jest czerwona. I w ten sposób można poznać, który jest tryb. Natomiast pamięci się nie da tak zobaczyć, bo nie ma żadnego objawu. No i oczywiście reszta tutaj żadnych filozofii nie ma. Jest podpisana, żeby nie było wiadomo JD. Nie wiem, pamiętam, gdzieś musiałem ją kiedyś zabierać. Mamy numer seryjny. Made in Taiwan. I brakuje jednej tej stopki. I była klejona, widać jeszcze dodatkowo tam w ślad. A to było wielokrotne. Gdzie takie stopki można kupić? Są w ogóle takie te? Bo ja też mam parę sprzętów z brakującymi. No dobrać. Silikony takie w markecie budowlanym. I wyciąć po prostu. Nie, nawet nie wyciąć. Są w różnych rozmiarach. Można po prostu dobrać pod rozmiar. Mhm. Nie jest jakiś wielki problem, tylko będą raczej, znaczy kolor będzie problemem. Dlatego trzeba wszystkie zmienić wtedy. Ale natomiast tu ja mam taką sytuację, że to jest w takim stanie sprzęt, że nikt go nie będzie chciał doprowadzić do stanu oryginalnego, bo po co? On zostaje tak, jak jest. Ważne, że ma działać, on ma być sprawny technicznie. Się wydaje, że nie warto. To, co lata w środku, to niestety ja sobie zrobiłem krzywdę. O, jeszcze kabelki, które bez rozszerzeń w środku. Jak jest port kartridża, to z tej strony jest bolec do otwierania
jest, a z tej strony jest wyłamany. I on był tutaj przyklejony plastrem. Ja ostatnio zajrzałem tutaj, co to za jakiś durny plaster jest, nie pamiętam po 10 latach, co to jest. No i to był ten kawałek plastiku i niestety wpadł mi do środka. Ale ten plastik nic nie zrobi. Ani ten plaster też nic nie zrobi, więc go przykleić potem, ale na pewno tego bolca nie będzie potrzeba, bo to tylko do tych oryginalnych kartridży atarowskich jest potrzebny do otwierania. Też nie do wszystkich. Taki... To jest gówniana klawiatura w porównaniu z tym. To tak, do porównania, jak się pisze, to sobie wyciągnąłem klawiaturę gamerską. To jest oczywiście dla jaj. I jeszcze do tego RGB. Głównego światła nie zgaszę, to nic nie da. No i teraz dla kontrastu klawiatura, która nie słynęła z tego, że jest super, ale na pewno jedną rzecz jest niezawodna. Nigdy nie miał problemu, tylko te klawisze zawsze mnie... Znaczy jak byłem, używałem tylko Atari, no to dla mnie to nie było problemu, który klawisz jest gdzie, ale jestem teraz przyzwyczajony do standardowego rozkładu, tak jak zresztą większość ludzi. I będę miał z tym problem. Czyli to film Terminator, a Terminator 2, rozumiem, będzie na temat Atari, podłączania, pokazywania Atari i tak, jak dojedzie. Stacji dyskietek. To można by jeszcze Grabera, tylko musiałbym, może sprowadzę. Tylko pytanie kiedy, bo ja jestem, mam tutaj spokój do soboty tylko, więc to tak, to chciałby w najbliższym czasie. Jutro powinna dotrzeć do mnie przesyłka od lotarka RetroHacks i wtedy będę mógł też stację dyskietek podłączyć bezpośrednio do PC-a, jeżeli będę miał problemy z atarką. Drygola kupowałeś. Co? No Drygola. Teraz się tak. Nie da się już inaczej. RetroHacks, tak? Tak. Jakoś tak nazywa. No. Ktoś chce niepotrzebną rąkę? Dobra, wyrzucam. Wystaw na Allegro. Dobra ramka w nieznanym stanie. Że nie. Dobra ramka w nieznanym stanie. Dokładnie. Nie wiem, czy działa, ale wzięła udział w filmie. Pamiątkowa. Pamiątkowa jest. No to tak to wygląda. Zobaczmy tak. Zasilacza niesprawdzone. Tak, niesprawdzone właśnie. Dobra, teraz mogę kamerę przełączyć z powrotem na sił. Gdzie jest? Tu. Stop. A, muszę zatrzymać wideo, żeby przełączyć kamerę, czy o co chodzi? Nie. A, sobie coś popsułem. A, wiem, co się stało. Jest jakiś klawisz naciśnięty po prostu i blokuje. Które to może wybrać. I teraz mogę tak i integrated cam. Z tej kamery byłby lepszy obraz. No. Tak wygląda w tych kolorach. To jest inny kolor. Klasyczny żółty. Klasyczny żółty, ale ten expansion port jest tak biały po prostu. No właśnie tak nie, jakby był z innej litery. A jest to oryginales, nigdy nie był. Znaczy on był zdejmowany kilka razy z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale tego. Dziwne, że tak zżółł. Natomiast no. Ale od spodu chyba też jest mniej żółte. Jest tylko minimalnie mniej żółte. Pamiętaj, że ta tarka spędziła co prawda w wyższej temperaturze niż nominalna, bo ona była dość wysoko, na wysokości 3 metrów w mieszkaniu, które ma 3,5-4 metry wysokości w starej kamienicy. Więc tam było ciepło, ale była w ciemności trzymana przez większość ostatnich 20 lat. Ale generalnie wiadomo, że to nie o światło chodzi. Nie, światło przyspiesza tylko. Natomiast jest to naturalne zjawisko i to, co się dzieje, ten retro brighting. Dobra, kończ ten temat, nie ciągnij. Nie ciągnij. To nie ciągnie. Zaraz... Właśnie już miałem wkroczyć. Też. Zaraz będą kłótnie, Kas ma swoją teorię. Ja czytałem analizę chemiczną ostatnio. Nie, właśnie nie. Chodzi o to, że tak naprawdę to jest czysty przypadek, co się dzieje. To nie ma sposobu. Nie ma sposobu, a tych sposobów, znaczy tak. Przyczyn degradacji jest wiele, kilkadziesiąt. Gość tutaj zrobił eksperymenty chemiczne, który jest chemikiem i on wytłumaczył, o co chodzi w retro. Ale to nie jest pełne wytłumaczenie. Oczywiście, że nie. To jest jeden z czynników tylko, jeden z kilku. Tak. Już przestudiowałem sporo tej literatury chemicznej, jeszcze nie wszystką, ale... Tak, jedyne co mnie dziwi, to, że zawsze miałem wrażenie, że help chodzi lżej niż start, select i option. A reset zawsze chodzi ciężej, to jest jasne, ale help... Reset ma sprężynę pod spodem, dodatkową, bo te pozostałe mają mniejsze sprężyny. A reset ma taką dodatkową, grubą sprężynę, specjalnie, żeby go nie wciskać przez przypadek. Dobra, a jeszcze takie się pytanie, bo może wy to wiecie, a ja nigdy nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Dzieci się nudzą, jak chyba jako dziecko pamiętam. Wszystkie klawisze, różne eksperymenty, włączanie, wyłączanie. I kiedyś mi się nudziło, że chciałem robić tak resetem.
jak byłem w Basicu, nie? To normalnie Basic za Basicem się otwiera, ale jeżeli zrobi się to odpowiednio dużo razy, bo odpowiednio szybko, robi się twardy reset. Uwaga, tak jakby wyłączyć go. Tłumaczenie. Właśnie, to jest dajesz. Bardzo proste, bo w momencie, kiedy jest w BIOSie, znaczy w ROMie, odpalana procedura warma, jeżeli w trakcie tego warma wystąpi drugi warm, czyli reset, mówiąc w skrócie, następuje cold, bo ta procedura się gubi. Tam jest chyba na końcu jakiś status ustawiany. Jak on nie jest ustawiony, to wtedy to... przy ponownym resecie jest od razu cold, tak jak mówi. No i to wyjaśnię, to od razu się czegoś dowiedziałem. Co więcej, to jest znowu zatoczone koło, bo to odkrył nie kto inny jak Jakub Husak, a przynajmniej mi to wyjaśnił w taki sposób. Za dużo lat. Zejdziemy do taryfy jeszcze do środka? Czy już może nie dzisiaj? Nie, nie dzisiaj, jest 11. Za dużo mi tam lata. Powiem, ten malutki plastyczek latać, na to wygląda jakby kawał metalu latał. Dobra. Zajrzymy sobie jeszcze. Co? Ostatnią osobą, która ją rozbierała, to był właśnie ten. Jak on się nazywa? Krzysztof Stec. Tak. Tak, myślę, że to zostawimy do drugiego odcinka. Atari wnętrze może sobie wyciągniesz, dokleisz, przygotuj sobie klej. Tak, Jakub, mam zestaw cały gotowy. Jakub Słodowy pokazuje. Tak, bardzo, bardzo piękny film. Nie mieliśmy tak, chyba, czegoś takiego na żywo jeszcze, albo na nagraniu. Tylko więc. U nas, rozbierane sesje. Tylko my. Tak. Atari. Tylko my tak rozbieramy. Tak. I ta kłótnia była wspaniała między Łukaszem a Kubą. Jeden mówił wejdzie, drugi nie wejdzie. To jest tak zwana siła przekonania. Nie, to są blopersy, które będą hitem internetu. Jak zawsze. Tak, pieniądze popłyną, to dopiero. Nie, bo mamy za dużo log obcych firm i jeszcze muzyka będzie. Jak śrubeczki skin sobie ściągnąłem i nie tylko skin, bo są też w Polsce kupowane do różnych projektów, to mam wszystkie możliwe laptopowe chyba, jakie są potrzeba. Więc jak ktoś potrzebuje jakieś śrubeczki, to zawsze w razie czego można szukać w Warszawie oczywiście, bo jakbyś by ktoś jeździł z Wrocławia do Warszawy po jedną śrubkę, nie? No tak. Dobra. Kończmy powoli. Dobra, operacja zakończona absolutnym, bezwarunkowym sukcesem. Chociaż, dobra. Dziękujemy ci bardzo. To my dziękujemy Jakubowi też. Oczywiście Husakowi, Kubie Danyckiemu, Miszy, Łukaszowi, który tu bardzo się udzielał, Tarinoidowi. Także wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w tym wielkopomnym dziele. I zapraszam na następny. O, właśnie. W ogóle pokażę tutaj. Ręka boli. Tak jest. A Misza, dziękuję mu za to, że w przyszłości to zmontuje. Jak będzie mu się chciało obciąć początek i koniec, tak? Nie, będzie tak jak ostatnio o twoim wywodzie na temat tego, co oznacza każdy centymetr pola planszy kontrolnej polowskiej. A, to też. To tutaj jest uchwyt do kamery. Proszę bardzo, to jest uchwyt do trzymania tableta, a na końcu kamera jest zamocowana na... Teraz mogę ją zdjąć. Czyli jednak to jest taki dron, tylko bez śmigieł i z uchwytem. Tak. Właśnie, na hamaj na szybko po prostu to, co miałem pod ręką. Po prostu taki ten kumiak. Też takie mam, no. A kamerka jest, tak się nazywa, Firefly 7S, dobrą nogami trzymana, żeby wam nie było dobrą nogami podczas oglądania ciężkiej pracy. No, sprawdziła się, działa, stabilna jest, działa się. Dzięki. Pobawimy się potem jeszcze, kiedyś. No i potem będziemy przeglądać dyskietki. Super, już się nie mogę doczekać. No. Też myślę, że może coś z tego będzie. Pamiętaj tylko o tym zdjęciu dyskietki, chyba że to później będziemy robić. Nie, teraz zrobię zdjęcie i prześlę, bo to telefonem się robi takie rzeczy. Jedna rzecz, chciałem się dokręcić, taki cyfr. Mam tego turbofizeta kliknąć i ustalić, ja pamiętam, że ostatnią rzecz, jaką miałem z problem z zatarką, to było to, że turbofrizer, ten przycisk ułamany, po prostu wpadał do środka i cały czas się chciał turbofrizer uruchamiać. Dobra, jest wyciśnięty, jest, dobra. I też przycisk do wymiany jest, no ale to nie wiem, jaki tam jest w środku.
Badziwiaste coś pewnie. Może uda mi się znaleźć w sklepie elektrycznym. International karate na dwa głośniki na maksa prosto z tego. Nie musimy czekać. Dobra. To by było na tyle. Spoko. Super, super. No to dzięki panowie w takim razie. Dobra. Ja również bardzo dziękuję również za naprawienie miniaturki. To ja również uciekam. Nie pokłóciliśmy.